Hej wszystkim, tu Juszef i Madzia. Witamy Was w kolejnym odcinku z serii oglądania programu Big Brother, w którym obie brałyśmy udział. Dzisiaj Madzia będzie moją gościnią, razem obejrzymy sobie następny odcinek. Bardzo mi miło za zaproszenie, dziękuję. I oglądajcie koniecznie do końca, bo jak obejrzymy odcinek, to zrobimy sobie jeszcze z Madzią małe Q&A. Właśnie na Instagramie poprosiłam Was, żebyście zadawali pytania. Jeszcze słowem wstępu może powiesz, co u Ciebie słychać? Dobrze, mogę powiedzieć, co mnie słychać. Działam sobie na Instagramie, wszystko jest chyba dobrze. Nie no, raczej jest wszystko dobrze. Po programie dostałam zaproszenie do innego programu, może oglądałaś, też byłam w One Night Squad. No i co, wszystko okej. Ciężko jest tak mówić o sobie. I jeszcze takie pytanie, co u Ciebie słychać? Wolę takie konkretne pytania, bo tak to nie wiem, co powiedzieć dokładnie. To ja mam konkretne pytanie, bo to też ludzi zawsze interesuje. Czy widziałaś już te odcinki i czy widziałaś ten odcinek, który będziemy dziś oglądać? To będzie już odcinek 22. Oglądałam kilka odcinków, ale to na samym początku, jak dopiero wyszłam z programu, ale to było chyba nawet do 20 nie doszłam. Więc ten będzie premierowy. I zobaczymy. Ale dobrze, że nie oglądałam, bo moje reakcje będą bardziej naturalne wtedy. Dobra, to co, jesteś gotowa? Jestem gotowa. Dobra, to odpalamy. Kim naprawdę jesteś? Jestem weganką. Jestem wrażliwa. Za dużo myślę i za dużo płaczę. Do domu Wielkiego Brata została wprowadzona dwójka nowych mieszkańców. Zamieszkali w sekretnym pokoju. O ich obecności wie tylko Łukasz. Na razie mieszkają w tajnym pokoju. Musisz się nimi zaopiekować. Twoja misja trwa do odwołania. No to był taki mały recap, że weszli nowi uczestnicy. No i Łukasz dostał tajną misję, że tylko on może ich odwiedzać. Ogólnie mega mu zazdroszczę tego zadania, że był tym tajnym agentem. Ja byłam wtedy taka suspicious, on chodził gdzieś, nie wiedziałam, o co tam chodzi. Myślałam, że dostawał właśnie jakieś zadania od Wielkiego Brata. Pamiętam, że dopytywałam, gdzie on tak ciągle chodzi. No właśnie, bo on nam ogłosił, nie wiem, czy pamiętasz, on ogłosił, że on musi chodzić do lekarza i że on ma jakąś chorobę. Tak. Bo jeszcze nie doszłaś u mnie do tego odcinka. Czy oglądałaś już ten odcinek, gdzie on to opowiada? Twoje odcinki oglądałam tylko dwa na razie. Jakoś bałam się na początku ich oglądać, nie wiem czemu. Miałam taką barierę, że nie chciałam ich oglądać, ale jak dzisiaj obejrzałam dwa, to szczerze, teraz będę największą fanką tej serii. Także jutro nadrobię, po naszym odcinku nadrobię wszystkie. No to jeszcze nie doszłaś do tego, ale właśnie było tam, że Łukasz powiedział, że on będzie musiał chodzić do lekarza, bo ma pewną chorobę, ale nie powie nam, co to za choroba i co to za leki, które musi przyjmować, ale że już to kiedyś miał. No i właśnie... Dlatego to brzmi zupełnie nieprawdziwie. No i czy pamiętasz, co ty w ogóle sobie wtedy pomyślałaś właśnie, jak on to ogłosił? Ja pamiętam, że... Nie pamiętam dokładnie, że to chodziło o chorobę, ale pamiętam, że właśnie byłam taka suspicious, nie wiedziałam do końca, co tam się dzieje. Wiedziałam, że pewnie jakieś ma zadanie, ale zupełnie się nie spodziewałam, że będą jacyś nowi uczestnicy. Czyli myślałaś, że to jest bullshit z tym lekarzem od początku? Tak, tak. A ja zmieniłam, co to może być za choroba? Aha. Dom Wielkiego Brata budzi się do życia. Zaletą mieszkania w domu Wielkiego Brata było to, że miałyśmy tyle czasu na wszystko, między innymi właśnie na skincare. Ja wtedy codziennie robiłam masaż twarzy, rano i wieczorem. No właśnie i teraz... zauważyłam, że super to wygląda, ja tego nie robiłam. Akurat świeżo zanim poszłam do Big Brothera, to byłam na takim kursie masażu twarzy i sobie postanowiłam, że będę codziennie ten masaż robić. No a teraz nie mam aż tyle czasu na to, zawsze się zapomina albo nie chce mi się uczyć. Kurczę, nie nauczyłaś mnie, zobacz. Ale dobra, ty poświęcałaś swój czas na masaż twarzy? A ja wtedy robiłam make-up godzinami. Ale ja teraz powiem Wam, że ja teraz robię taki masaż pod prysznicem wieczorem. Taki o, tutaj. Coś podobnego do Ciebie. Może dlatego mam mniejszy podbródek ostatnio niż w programie. Łukasz skrada się do sekretnego pokoju odwiedzić Angelikę i Kubę. Jezu, siema! Cześć! No nie wiem, że to zmarzyło. Nie wiem, że wy nie jedliście śniadania. Musiałeś ukraść coś od was dla nas? Nie, to Wielki Brat wam przygotował akurat. O, nice! Zapraszamy. Także macie. Siadek, chcesz coś pić? Powiedz mi, czy jest widno już na dworzu? Oczywiście, jest piękne słońce, jest dzisiaj w ogóle piękna pogoda. Aha, bo wy tutaj nie macie okna. My nie mamy okna, nie. Wczoraj mamy na to nic. Nie zwróciłam uwagi. A ty nocowałaś w Secret Roomie, czy byłaś Miałam tam randkę raz. Ale nie zostawaliście tam na noc?
Chyba poranku? Nie. Może wielki brat. No, chciałam, żebyśmy zostali, ale chyba się nie zgodziłam z tego, co pamiętam, bo nie chciałam iść na tą randkę do tego secret pokoju. Ale no, ile oni w ogóle byli tam dni? No już teraz drugi dzień jest, że tam nie wiem, ile w sumie oni tam siedzieli. No ale my z Pawłem zostaliśmy tam na jedną noc. No i to było już jakby dziwne, bo my tam przyszliśmy tylko jakoś, nie wiem, po południu czy wieczorem i zostaliśmy na noc. I pamiętam, że rano jak wstałam, to w ogóle nie wiedziałam, co mam robić. Czy my już, jakby wiesz, czy my już mamy wstawać, czy już jest dzień, no czy na przykład... No tak, no bo nie było zegarka, ani nikt nie wiedział, która godzina, tam nie było okien. No tak, to... że wstajesz i nie wiesz, czy ty wstajesz, bo ci się na przykład chciało siku po prostu, jest 3 nad ranem, czy jest 10 i pora się ogarniać i iść, wiesz, się myć. Jakby no, super. Powiem było ci, to że wcześniej o tym w ogóle nie pomyślałam, ale teraz jak oglądamy, to rzeczywiście. No a my tam byliśmy tylko jedną noc, a oni są już jakby drugi dzień, więc to musiało też nieźle jakby siadać na psychę, że tak no po prostu gorzej jak w więzieniu, bo w więzieniu nawet chyba zazwyczaj ma się jakieś małe okienko. Tak? A no tak, czasami, tak, widziałam Prison Break, on uciekał chyba przez to okno. Więc nie, to... on chyba dłubał jakąś dziurę. Aha, może. On chyba dłubał jakąś dziurę w ścianie, nie pamiętam, już dawno to oglądałam. Dzisiaj w ogóle piękna pogoda, aha, bo wy tutaj nie macie okna. My nie mamy okna, nie. Wczoraj mamy na to nic. Nie zwróciłem uwagi. My nic nie mamy. Jak to może być już widno? No to jak mogę wam dać trochę słońca, które jest jeszcze na mojej skórze. Nie wiem. Byłeś na dworzu, no jest byłem. Ładna pogoda i ciepło. Jest bardzo ładna pogoda i jest bardzo ciepło. Kuba od razu odstąpił. Zmieszany, że został dotknięty przez drugiego mężczyznę. Myślisz, że od razu tak? Kurde, ty widzisz takie rzeczy, których ja nie zauważam często, niestety. Może to też jest moja projekcja, jakby w związku z tym, że wiem później, jak się zachowywał w stosunku do Łukasza. No, bo tamte też, zachowania pamiętam. W sumie teraz, jak oglądam te odcinki, to tak próbuję się wczuć, jakby co sobie myślałam i co czułam w momencie, jak to wszystko się działo. No ale czasem trudno jest, tak? No bo jakby, jak masz tą wiedzę, co się działo później, to trudno sobie przypomnieć, jakby co się czuło w tamtej chwili, no nie? Bez tych jakichś tam późniejszych już, wiesz. Ja chciałam tutaj powiedzieć o tym domu, jak pięknie teraz to wygląda na tym ujęciu wszystko. No, teraz wracają do mnie te wspomnienia, no pięknie. Czyli ty jesteś heteroseksualny? Mhm. A, bo ja myślałam, że jesteś gejem, ale tak sobie tylko... tak sobie tylko myślałem, ale mam nadzieję, że cię to nie uraziło, że tak zapytałem. Bo mnie to... Słuchaj, nie złapałeś mnie za dupę, tylko się zapytałeś, tak? To jest różnica, nie? Przyszło mi na myśl, że może Łukasz sprawdzał na przykład reakcję Kuby na to zadane pytanie. Że nawet nie tyle, czy jest gejem, ale jaka będzie jego reakcja, tak, jeżeli on go zapyta, czy jest gejem. Dokładnie, nie? Tak. Czy się dokładnie obruszy, czy będzie wyluzowany, bo to też mówi o człowieku, nie? Nie, gadamy o nominacjach, czy człowiek po nominacjach nie, się zmienia, czy nie zmienia. Wpływa, czy zmienia się. Oczywiście, że się zmienia. Co się zmienia? Człowiek? Człowiek? No, czasami się zmienia na dłużej, to znaczy, na dłużej. Ej, słuchajcie, pod koniec tygodnia, jak zobaczycie we mnie jakąś zmianę, powiecie mi? No mnie chyba... Chyba wiesz, że jak mi coś nie pasi, to ci powiem. Ty, patrz, mają maty, można się położyć, opalać, fajnie. A oczywiście co? Ukrainiec nie ma nic jak zwykle do powiedzenia. Oczywiście, on leży tam, kukła, nie ma nic do powiedzenia. Kurczę, w ogóle nie widziałam tego odcinka wcześniej i jestem trochę zdziwiona. Ten Ukrainiec ma imię, jego imię to Olo. To nie było tak, że on się rzeczywiście nigdy nie odzywał, tylko po prostu to nie trafiało do odcinka, ale my z nim często gadałyśmy. To prawda. Ja miałam dużo takich nocnych z nim rozmów i tego w ogóle chyba nie pokazywali. Chociaż nie wiem, ty oglądałaś większość tych odcinków, nie, więc nie. W ogóle okay. Olka nie ma w ogóle w tych odcinkach. Ja też z nim często gadałam, często go próbowałam wypytywać o życie na Ukrainie, żeby to się opowiadał, jakieś historie, czy żeby opowiadał, jak się przeprowadził. Może te rozmowy były za bardzo kontrowersyjne, niektóre historie, dlatego nie pokazywali. W tych odcinkach są tylko jakieś obrządki domowe, jakieś kłótnie. Tutaj nie ma w ogóle normalnych, wartościowych rozmów w tych odcinkach, więc to po prostu nie przychodziło, nie? Kota tutaj. Pamiętam, jak był kosz pieczywa i wszyscy tak sobie brali po trochę. A Kasia sobie wzięła taką jedną bułkę całą i z nią poszła gdzieś, tak jakby, żeby ją zjeść w spokoju. Nie, poszłam sobie posmarować masłem. Zawsze mnie po prostu rozczula, że ty tak kochasz to jedzenie. Tak zawsze znajdziesz sobie jakiś taki powód, żeby coś zjeść. Czuję takie inne traktowanie w grupie, w sensie wiem, jak się traktuje osoby nominowane, to jest takie przykre. Jeżeli ja cię powiedzmy teraz z czymś skonfrontowałem tam ewentualnie, no, to ja mam wrażenie, że ty się boisz obronić.
No ale mam powiedzieć wprost, że Magda zjadła 4 parówki? O, no i co z tego? No ale no to właśnie o to chodzi, że to nie jest, no tam takie mówienie proste, no to nie no jest. Ja bym tak powiedział, no o Boże, a Magda zjadła 4 parówki, a sobie zjadłam 1 bułkę. Mhm. No ale to jest głupie dla mnie. Masz opinię osoby, że dużo jesz, dlatego, bo nigdy się nie obroniłaś przed tej opinii. Nie czuję, wiesz, po prostu, że muszę się przed tym bronić. Tak, mówisz, że nie czujesz, że musisz się przed tym ale bronić? Ale mnie to boli, bo jest tego za dużo, po prostu jak każdy o tym gada, to jakby ci każdy wmawiał, że jesteś pedalski, no. Jakbyś się czuł, okej? Okay? Nie. No, myślę, że nie, bo byś czuł po prostu, że jest tego za dużo, że tak. Nawet jeżeli ktoś to odbiera, no to nie chciałbyś tego słyszeć co chwilę. No, tym bardziej, że na przykład tego nie odczuwasz wcale. Tutaj akurat wydaje mi się, że ten komentarz Łukasza w sumie trochę nie na miejscu. Bo w sumie, wiesz, ja też się mega cieszyłam na te bułki, tylko że z jakiegoś powodu, wiesz, tutaj bardziej jest kładziony nacisk na wszystko, że Kasia plus jedzenie, mm-hmm. Wiesz, to jest zabawne, a to, że ja tam siedzę i mam gębę napakowaną i z otwartą gębą łapczywie to śniadanie, no, tak, tak jem, nie, no to nie jest zabawne, bo nie ma w tym nic zabawnego, ale gdyby Kasia siedziała i tak samo jak ja by wcinała te naleśniki, to pewnie, nie wiem, zrobiliby jakieś zbliżenie ze śmieszną takie muzyczką. Takie double standards trochę, tak, nie? Dokładnie, dokładnie. No ja mogę tylko to skomentować tak, że dla mnie te dramy o jedzenie są głupie. I wcześniej były głupie i teraz to jak to oglądam, to też są takie głupie. No chyba nie brałam udziału w ogóle właśnie w dramie o jedzenie. Ja też mam teorię, że ty nie przejmowałaś się tak mocno jedzeniem, bo ty byłaś bardzo mocno zafiksowana na punkcie Oshi i piłaś nie wiem ile puszek te Oshi. Ja piłam te energetyki. To prawda, ja wypijałam po chyba 3 dziennie. O, 3 to chyba do 15. Czyli zamiast jedzenia energetyki piłam. No dobrze, nie jest to zdrowo. Ale już tak nie robię jak coś. No ale w każdym razie Kasia była zawsze taką ofiarą jakby tych zarzutów jedzeniowych. No nie wiem, jak była ta drama o jajko, że ona zjadła jedno jajko sobie i zrobili jej wielką dramę, że czemu ty jesz sobie jajko jakieś, chcesz zrobić po swojemu, tu jest zrobione jajko. Jedne były na twardo, tak, a ktoś chciał, a ona chciała na miękko, czy jakoś tak to było. Tak, ale z kolei jak był Tydzień Diabłów i Igor wziął jajo i rozbił Kasi na głowie, to nie było w ogóle tematu, że o Igor, ty zmarnowałeś jajko. Takie były po prostu... Kurde, nie myślałam o tym wcześniej nawet tak, no ale masz rację. Były po prostu podwójne standardy i to, co można było chłopakom, no to nie można było na przykład Kasi, bo od razu jakby no, ona była pod takim mikroskopem totalnie, nie? No i też wydaje mi się, że ona mogłaby trochę się jakby zawalczyć o to, a ona wtedy w ogóle przeprosiła za to, że chciała wziąć to jajko, nie? No bo po prostu... No tutaj była duża presja. Nie, naprawdę. Ja nawet nie wiem, jak to skomentować, ale to są takie no, bezsensowne dramy. Myślisz, że ktoś z ludzi tutaj, którzy są w domu, nominuje Łukasza, bo jest gejem? Nie, no już się dogaja się przyzwyczaił każdy. No to mówię, że dogaja się przyzwyczaił każdy i to, że jest gejem, nikomu nie robi to różnicy, bo po prostu jest i każdy o tym wie. Jesteśmy już tu ponad miesiąc czasu i tak jest. Ale też zauważcie jedno, Łukasz pomału zaczyna się zmieniać i chłop i w kuchni i sprząta i to, to. Ja już nie zauważyłem, żeby on na przykład zostawił coś po sobie, także pewne te nasze rady też i tu chłop w tym temacie się zmienia i ja to widzę. I to jest dobre. A to jest mega fajne, że Radek staje w obronie Łukasza tutaj, bo właśnie w poprzednim tygodniu, jak on był nominowany i był dla wszystkich taki niemiły, a potem było wielkie pogodzenie Radka z Łukaszem, ze mną i tak dalej, to jakby ja się też zastanawiałam, czy on to robi szczerze, czy nie szczerze. No tutaj skoro gada z chłopakami i mówi dobrze o Łukaszu, że no, że dajcie spokój, Łukasz się zmienia na lepsze, no to chyba znaczy, że to jakby szczerze było z jego strony, że on chciał się z tym Łukaszem pogodzić, nie? Więc mega fajnie, że... Tak, tutaj plusik dla Radka tak, na pewno. Tak, my właśnie z Łukaszem pogodziliśmy się z Radkiem i chcieliśmy Kasię namówić, że no wiemy, że Radek w tym tygodniu był nominowany i był trochę no chamski czasem, ale no trzeba dać mu drugą szansę, pogódźmy się i tak dalej. I Kasia była taka, że nie możecie mu zaufać, ja wyczuwam takie rzeczy, on jest fałszywy i tak dalej, więc... Fajnie zobaczyć tą scenę, że jednak może Radek rzeczywiście miał dobre intencje, nie? Że tutaj... A ja pamiętam, że najczęściej nominowałam Radka za kuchenne rzeczy i za to, że się śmiał z Łukasza lub był niemiły dla Łukasza. A tutaj jednak jest miły dla Łukasza. Tak. Więc szkoda, że nie widziałam tego i chyba nie byłam przy tej rozmowie. A Igor z kolei tutaj próbuje się tłumaczyć, że jego uprzedzenia do Łukasza nie mają nic wspólnego z tym, że Łukasz jest gejem. No i co ty o tym myślisz? W sumie nie wiem, co o tym myśleć. Wydaje mi się, że chyba Igor ma jakichś kolegów gejów.
Chociaż no nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Ja myślę, że Igor sam może nie wie, bo on jakby, jego oficjalna wersja była taka, że ja nie jestem homofobem, kiedyś byłem, ale się zmieniłem, teraz to akceptuję. Nie, szczerze wydaje mi się, że po prostu Igor nie lubił Łukasza jako osoby, a nie za to, że był gejem. On, dobra, Igor często używał takich słów, nawet nie chcę tego powtarzać ani nic takiego mówić, ale wiesz, o co mi chodzi, na Łukasza, ale to było bardziej chyba w złości, przez to tylko, że akurat osobowość Łukasza mu nie odpowiadała. Może on chciałby nie być homofobem, ale po prostu ze względu na jego przeszłość, o której też opowiadał, mm-hmm. że kiedyś rzeczywiście nie lubił gejów i że był bardzo negatywnie, agresywnie nastawiony do osób o innej orientacji, ale że się zmienił. No i może po prostu, wiesz, to gdzieś tam głęboko w nim zostało i jak wychodziły możliwe takie momenty złości, to on nawet sam nie wiedział, że... Ale ja jednak stoję przy moim, że chodziło bardziej o osobowość Łukasza, niż że Igor był jakimś homofobem. Nie wydaje mi się, szczerze. Takie mam przeczucie. Ale może chcę tak myśleć. No, nie był homofobem, ale czasem odzywał się i zachowywał się, jakby był. No właśnie to po było... Po złości czasami ludzie mówią rzeczy, których nie myślą. No, albo zastanawiam się, czy my po prostu nie byłyśmy naiwne, bo ja też tak długo miałam, że tłumaczyłam Igora, że nie, przecież on mówi, że on nie jest homofobem, on nic do Łukasza nie ma, on tylko żartował, on tylko coś tam. No i to pytanie brzmi, czy my nie jesteśmy po prostu naiwne, bo jeżeli, wiesz, coś wygląda jak kaczka i kwaczy jak kaczka, to może jest kaczką. A ja myślę, że mnie też może czasem warto posłuchać. Pam! Jak Łukaszowi mówiłam przed dramą o sprzątanie łazienki, może sobie odpuść, jeśli nie dostało, pamiętasz? A ja ci mówiłam, Łukasza, może sobie odpuść, po co ci to potrzebne, a ty i tak zrobiłeś tą dramę. Zwariuję, nie zniesę jej. Nawet przez nie wytrzymuję z nią 3 minuty. Może. Ja też myślę, że czasem ludzie nie łapali, kiedy ja mówiłam ironicznie i żartobliwie, ale wydaje mi się, że to jest tak jasne, że ja w tym momencie sobie robię bebę. Widać było, że sobie żartujesz, no pewnie. I to machanie włosami. No tak, czy ona myślała, że ja naprawdę jestem taką osobą, jakby no, ja często sobie mówię coś szyderczo, ironizuję i tak dalej. No nie wiem, jeżeli Angelika tego nie zakumała, albo może po prostu nie lubi takiego poczucia humoru. No cóż, no każdy ma prawo mieć inne preferencje. Wiesz, może komentowała po to, żeby po prostu coś się działo, żeby o kimś coś powiedzieć, żeby nie wyjść na tą, która nie ma żadnej opinii, tylko chciała po prostu coś szokującego powiedzieć, żeby mieć czas antenowy. Też tak mogło być. A może już po prostu przez brak światła słonecznego miała chwilowe jakieś zaćmienie. Też może tak być. Może spróbuj po prostu się pozytywniej do niektórych osób nastawić, bo ludzie się też zmieniają. Zdania nie zmieniają tylko krowy, bo go nie mają. Ludzie się zmieniają. Tak samo ja mam, że do niektórych byłam negatywnie nastawiona, teraz już jestem bardzo pozytywnie. Myślę, że tu miałyśmy na tym etapie podobne podejście. Ja później chyba już trochę przeszłam bardziej na stronę Kasi, ale do tego momentu i ja, i ty, wydaje mi się, że starałyśmy się tak bardzo pozytywnie nastawiać na grupę, jak się coś działo złego. Ja zawsze się pozytywnie nastawiam na ludzi. Raczej wolę pozytywnie się nastawiać niż od razu negatywnie. No czemu? Jeżeli ktoś mi nic nie zrobi, no to czemu mam myśleć jakieś negatywne rzeczy. Ale nawet jak już były tutaj jakieś tam różne kłótnie, różne niefajne sytuacje, no to ja też mam takie podejście, że ja potrafię wybaczyć, zamknąć pewien temat, jakby rozpocząć z kimś jakiś nowy rozdział, nie trzymam po prostu urazy i no wiadomo, nie można dawać ludziom szans w nieskończoność. Tak jak ja dawałam kiedyś, to akurat tutaj akurat się zmieniło, bo kiedyś dawałam non-stop szansę i zawiodłam się już tyle razy, że teraz już nie daję. Nauczyłam się. Tak. Tak, no jeżeli ktoś wyczerpie ten limit zaufania, no to trzeba wiedzieć, kiedy jest ta granica pomiędzy byciem jakby dobrą osobą, a byciem po prostu frajerką, nie? Że jeżeli ktoś cię zawodzi raz za razem, to prawda. No to już rzeczywiście pora jakby, okej, okay, to jednak jest osoba, której nie warto ufać, nie? Ale tutaj my, wiesz, jesteśmy tutaj 28 dni i Radek podpadł raz, że był nominowany. No i ja nie widziałam powodu, że mam go skreślać po prostu na całe życie, bo się tam źle zachowywał w zeszłym tygodniu i nie mogę mu już nigdy zaufać. No, wydaje mi się, że Kasia trochę przesadzała i ja próbowałam ją zachęcić, żeby ona właśnie postarała się być bardziej pozytywna, się po prostu bawić tym, że jesteśmy w tym programie, tak? No bo... No bo... Powiem ci, że ja akurat wtedy nie widziałam chyba tego, że ona aż tak bardzo była nakierowana negatywnie na
chłopaków chyba głównie, nie? W programie. Hmm. Wydaje mi się, że ona też do ciebie nie mówiła wtedy. Może nie mówiła do mnie, bo wiedziała, że ja nie będę kontynuować tej rozmowy. Hmm. Też wydaje mi się, że wtedy to był jeszcze taki etap, kiedy nie było takich mocnych relacji, jakby tego gangu słodziaków jeszcze nie było i tak dalej. Jeszcze wtedy tak jakby każdy próbował z każdym się trzymać bardziej. No i Kasia po prostu też może widząc, że ja i Łukasz mieliśmy swoich dram jakoś więcej, myślała, że może my ją bardziej poprzemy w tym, żeby jakiś taki zrobić sojusz, antyradek. No ale ja wtedy miałam jeszcze takie podejście, że dobra, pokłóciliśmy się, pogodziliśmy się, temat zamknięty, żyjemy dalej, nie? Ludzie tutaj jednak nie myślą swoim rozumem tak do końca, tylko jednak filtrują to przez to, że chcą tu być jak najdłużej, więc jednak dobrze trzymać się jest z grupą. Myślę, że to właśnie robi teraz Justyna, czyli ona nie chce podnosić ręce, nie chce rozmawiać negatywnie, nie chce rozmawiać o nikim, jakby totalnie od tego ucieka, chociaż wie, że to tak naprawdę zamiata pod dywan. No i tutaj Kasia sugeruje, że to była jakaś moja próba wkupienia się w grupę i tak dalej. Ja w ogóle nie miałam jakiejś takiej strategii, że o, muszę wybaczyć Radkowi, bo będę odsunięta od grupy, tylko no nie wiem, no takie po prostu mam podejście też i w życiu, że ludziom daję drugie szanse, może czasem niepotrzebnie. Nie, no myślę, że potrzebnie. Druga jest okej szansa, ale jak już się daje piątą, dziesiątą, no to wtedy już jest coś nie tak. Ja myślę, że w ogóle za głęboko trochę weszłam w grupę, nie wiem, wpatrzenie na wszystko. Za głęboko weszłaś w swoją głowę. Nie w swoją głowę. Tak, za głęboko weszłaś w swoją głowę, a za płytko w grupę. Właśnie problem polega na tym, że nie wiem, o co chodzi z Kasią. Bo ona po prostu w bardzo tajemniczy, enigmatyczny sposób próbuje wyrazić swoje jakieś takie bardzo subtelne przeczucia i wrażenia, które ma wobec innych ludzi. No my z Łukaszem byliśmy wtedy nastawieni, że o, musimy się wszyscy pogodzić, jesteśmy Big Brotherową rodzinką, pogódźmy się i tak dalej. Tak powinno być. No a Kasia nam mówiła, nie. Ja wyczuwam takie rzeczy. Nie możecie im ufać. A mówimy, no ale czemu nie, Kasia? No daj spokój, przecież nie wydarzyło się nic aż takiego złego. Mówię wam, nie ufajcie im. Ja wiem coś tam, ja wyczuwam. No i to było takie totalnie dziwne, że... Może Kasia miała jakieś, wiesz, ekstra moce, jak poszukać przeznaczenie. Widziała coś, co miało się wydarzyć i chciała wszystkich po prostu przestrzec. No też każdy ma trochę inne podejście, nie? Są tacy ludzie, którzy jak im coś nie podpasuje w jakiejś osobie, to chcą po prostu tę osobę odciąć od razu, nie? A są osoby, które po prostu są zwolennikami tam wybaczania i dawania dalej tych szans, nie? Więc po prostu no, każdy ma trochę inne podejście, no. To prawda. My byłyśmy tymi, które dają szansę, Kasia po prostu woli odcinać. Ale która wersja jest lepsza, no to już zależy od osoby. No wiesz, wydaje mi się, że Kasia... Ja bym chyba wolała tak jak Kasia, od razu odcinać, to wtedy już się nie stresuję w przyszłości, że będzie jakaś drama z tą osobą. No ale też wiesz, mieszkając w jednym domu, w programie, jakby no wiesz, tak, no że... tutaj się nie da, oczywiście. Nie da się odciąć. W realnym życiu to jest co innego, inna historia. Z moim zdaniem trzeba było dążyć do jakiejś ugody, żebyśmy byli w stanie pod jednym dachem funkcjonować. Więc mi to było na rękę, że Radek był taki, że pogódźmy się, wszystko jest spoko, jesteśmy rodzinką, no i tam była jakaś kłótnia, ale się pogodziliśmy, no i trzeba przecież razem jakoś żyć, jakoś funkcjonować, nie? A to podejście Kasi takie, że nie mogę już mu ufać, nie wybaczę mu, już mu nie zaufam, no to tak trochę problem, no bo jak będziesz mieszkać dalej z tymi ludźmi, nie? Jeżeli no tak. Nie potrafisz jakby jakichś tam konfliktów puścić w niepamięć, to po prostu... Kompromis. To jest zawsze wyjście też. Boże, jaka ona ma wielką dupę, jak szafa trzydrzwiowa. O nie! Dobra, to ja jestem trochę w szoku, że taki komentarz, przysięgam, nie widziałam tego wcześniej. Ale w gimnazjum też miałam taką dziewczynę, to była jedna dziewczyna, która bardzo mnie właśnie nie lubiła i chodziła i mówiła, że jak może się ona komuś podobać, ona ma właśnie dupę jak szafa trzydrzwiowa, więc to jest dosłownie ten sam komentarz co Angelika. Czy oni wiedzieli, że oni są nagrywani w tym pokoju? Nie, wiedzieli, na pewno wiedzieli. Bo to, no, to jest po prostu ostra hamowa, żeby kobieta drugiej kobiecie coś takiego mówiła. Wiesz? A to też jest kurde dziwne, bo naprawdę
z Angeliką po programie miałam super kontakt. I jak weszła? I piszemy. Właśnie ona też mi komentuje jakieś miłe rzeczy. I ja do niej, więc teraz mamy lepszy kontakt niż chyba jak ona tutaj mnie oglądała. Nie, ja jestem w szoku, bo jak ona weszła już z tego Secret Roomu do domu, to ja miałam super w sumie, ja może jestem po prostu jakaś głupia i naiwna, bo ja i o Angelice i o Kubie myślałam, o jakie fajne osoby weszły, jakie poczciwe osoby, super. O, z Angeliką sobie będziemy razem robić trening. Kuba przyszedł z gitarą, zaczął opowiadać, że on tak, anime pamiętam jakieś... tą gitarę, dokładnie. Tak, zaczął opowiadać... Chłopak z gitarą będzie dla mnie parą. Zaczął opowiadać, że jakieś anime ogląda sobie. I już myślałam, o, jakie fajne osoby weszły. Że o, tutaj mam z tą wspólny temat, z tym wspólny temat. No a co potem się okazało? No dobra, nieważne. No ale po prostu może jestem jakaś naiwna, no nie? Nie, że... ja Angelikę lubię teraz bardzo. Tak, wydaje mi się, że się lubimy, naprawdę. Tak, no ale też... Mam nadzieję, że to szczere, chyba tak. Warto pamiętać, że oczywiście to, co teraz oglądamy, to miało miejsce 4 lata temu, więc oczywiście, jeżeli was swędzą palce, to nie idźcie, nie wiem, na profil Angeliki, nie chcemy, żebyście pisali lubimy jej... się. Tak, nie chcemy, żebyście pisali jej cokolwiek ale niemiłego. Tego się nie spodziewałam, że tak, że aż tak mnie odebrała. Minęły 4 lata, miejmy nadzieję, że każda jakaś głupia rzecz, która została w tym programie odwalona, może te osoby... Dzisiaj zachowałyby się inaczej, dzisiaj by pewnych rzeczy nie powiedziały, nie zrobiły. Nie, no to na pewno. Ja też niektóre zachowania tam, jakie miałam w domu Wielkiego Brata, jestem zszokowana, że tak się zachowywałam. Teraz już bym tego na przykład nie zrobiła. Tak, więc miejmy nadzieję, że Angelika też jest dzisiaj bardziej taka, wiesz, girl's girl. Bo... Nie, myślę, że tak. I żeby drugi raz nie skomentowała tak wyglądu. No ale dobra, miała w sumie rację, no moje pośladki są duże. No, ale... Tylko mogła jakoś to milej powiedzieć. Ale zobacz też, jak czasy się zmieniają, bo jakby w dzisiejszych czasach... W ogóle przerwę ci, moje pośladki teraz są większe niż tam były. Więc no, ale... szafa czterodrzwiowa. Ale zobacz, to teraz na plus, że po prostu te standardy no tak, tak się zmieniają, że kiedyś na przykład komuś powiedzieć, że ale masz wielki tyłek w tych spodniach, to ktoś by powiedział, co, mam wielki tyłek? O nie! A teraz jak powiesz, wiesz, jakiejś lasce, ale masz wielki tyłek no w tych spodniach. Tak, totalnie tak jest. Kiedyś myślałam, że to jest właśnie takie, byłam taka insecure o tym, bo nawet niektórzy ludzie z mojej rodziny mówili, że na przykład nie zakładaj tego, bo wtedy wyglądasz grubiej w biodrach, więc ja wtedy naprawdę, gdybym to usłyszała, że tak Angelika powiedziała, to na pewno bym się popłakała. A teraz jak ktoś mi mówi, to się cieszę. Tak, teraz powiedzieć komuś, ale masz wielki tyłek w tych spodniach, to jest jak komplement, nie? Że o, wow, dzięki, no mam wielki tyłek. Ale dobrze, że te czasy się zmieniły. Ona ma wielką dupę, jak szafa trzydrzwiowa. Jak słowo daje, jeszcze kratka tak poszerza. A ma te dupsko wielkie, to trzeba przyznać. Gacie jak czasza od spadochronu. Kurczę, ale 4 lata już była moda na wielkie tyłki, więc oni po prostu są jacyś zapóźnieni, bo ja pamiętam, jak weszłaś do programu i zobaczyłam twoją figurę, to pierwsze, co do ciebie powiedziałam, to że o, wow, ale masz świetną figurę, będziemy razem ćwiczyć. Ale wiesz, że też różni ludzie lubią różne sylwetki, mamy różne gusta, więc nie każdy akurat musi lubić moją wielką dupę. Pupę. Niektórzy lubią petite girls, więc no akurat o gustach się nie dyskutuje. Tak no mi się wydaje, tylko mogliby to troszeczkę bilej powiedzieć. I tyle. A, no i może jak już jesteśmy w temacie twojej pupy, no to wyjaśnisz w końcu, czy rzeczywiście masz implanty w pośladkach? Czy robiłaś BBL? Nie robiłam BBL-a, to wszystko były fast foody. Ale na szczęście talia mała, pośladki większe. No tak wyszło, to genetyka. Mama u mnie też ma większe pośladki, ciocia, jedna ciocia, druga ciocia, więc akurat te geny, no tak mi się trafiły. Także nie mam nic, nie płaciłam, nie jest to BBL. Nie, masz super szczęście. I zaoszczędziłam w sumie dużo, bo teraz wszystkie dziewczyny robią BBL-a, więc... Masz super szczęście, że tobie się po prostu tłuszcz nie odkłada nigdzie indziej, masz po prostu totalnie płaski brzuch, a jedyne, gdzie ci się odkłada, to pupa, więc tobie... Uda też, uda duże. Duże uda też są, wiesz, teraz taka figura, zresztą teraz w trendach. Ogólnie mam wrażenie, że teraz ludzie są bardziej otwarci, że kiedyś był taki tylko bardziej jeden... Bardziej wyzwoleni i też mają mniej kompleksów niż kiedyś. I że jakby ludzie są teraz bardziej otwarci na różne typy sylwetek, że... Totalnie. Kiedyś był tylko jeden typ sylwetki, który był uznawany za fajny, że musi być super chuda dziewczyna, a najlepiej to jeszcze, żeby taka miała do tego... modelkowa, że długie nogi, szczupła. Ale
ale do tego najlepiej, żeby miała wielkie cycki, nie wiadomo tak, skąd, no nie? To Pamela Anderson zapoczątkowała. Tak, tak, to chyba te czasy Playboya i tak dalej, że po prostu chude modelki, ale z silikonowymi piersiami. A teraz mam wrażenie, że ludzie są otwarci na różne typy sylwetek, że i mniejsze piersi, i większe, i mniejsze pośladki, i większe, że jakby no... Teraz jakby ludzie, mam wrażenie, potrafią bardziej docenić to kobiece piękno jakby w różnych formach. No i tak powinno być. Ale też zauważyłam z tymi piersiami, że rzeczywiście kiedyś nosiłam push-upy, żeby te piersi były większe, tak jak Pamela miała wielkie, ja też chciałam mieć większe. A teraz wychodzę bez push-upu, na plaży mam bikini, bez, tylko z jakiejś takiej małej, małego materiału, bez powiększenia i totalnie czuję się tym dobrze. Tak, ja też pamiętam, że kiedyś jak kupowałam stroje kąpielowe, to szukałam tylko takich, żeby mi jakoś te moje piersi powiększyło, a teraz... Żeby tak wyszły do środka. Tak. A teraz już bardziej wyrąbane na to. A teraz w życiu w ogóle, nie pamiętam, kiedy ostatnio miałam na sobie jakiś stanik z push-upem, to mi się wydaje jakieś absurdalne, no. Więc czasy się zmieniają, więc jeżeli jest coś, czego nie lubicie w swoim wyglądzie, poczekajcie parę lat i może... Może będzie modne. Nawet nie to, że będzie modne, ale może po prostu nauczycie się to lubić i okaże się, że to jest super. Ja uważam, że tatuaż powinien być przemyślany. To nie jest taki hop-siup, jakiś bahomas na ciele, musi mieć znaczenie. Musi być przemyślane. Dobra, szczerze teraz jak oglądam te wszystkie komentarze Angeliki, to zupełnie tak jakby nie Angelika. Ale nie zdali, że wydaje mi się, że może to są jakieś... Może wielki brat powiedział na przykład do niej, żeby była konkretna w tych komentarzach, szokująca. Nie wiem, bo to jest dość dziwne, że każdego po kolei się czepia. Ale zobacz, że... może to jest taki montaż w sumie, każdy ma prawo mieć gust do tatuaży jaki chce, no nie? Niektórzy ludzie, ja też mam tak, że nie zrobię sobie jakiegoś tatuażu, dopóki czegoś dla mnie nie znaczy, dlatego do tej pory mam tylko dwa, a są tacy ludzie, że potrafią zobaczyć, że o, fajne, chciałabym to mieć, męk, jest następna dziara, nie? I... Ja bym chciała być cała wytatuowana, naprawdę. No, ja bym chciała też sobie porobić więcej tatuaży, ale po prostu dla mnie decyzja o jakimś tatuażu przychodzi z taką trudnością. No ale tak sobie myślę, że może to po prostu było tak zmontowane, że może Angelika nie chciała obrazić tych tatuaży, które ma Iza, tylko mówiła o swoich osobistych preferencjach, nie? Możliwe, no bo to aż nie mogę w to uwierzyć, że by się czepiała każdej osoby, także coś mi tutaj nie gra. Pora na zadanie tygodniowe. Bardzo fajnie. Zaczynamy tydzień telenoweli. O, brzmi nieźle. Wcielicie się w rolę jak z dynastii. Dobrze. W kopertach znajdziecie opisy swoich ról, a także rozpisany scenariusz na dziś. O, jak fajnie, ale fajnie. Jedź. Ale fajnie. Czy to będzie Romeo i Julia? Nie mogę ci powiedzieć. Ja jestem podekscytowany. Zadanie tygodniowe będzie polegało na to, że będzie w domu Wielkiego Brata serial Dynastia. Ja od razu mam myśl, bo pamiętam totalnie, jak się wtedy czułam, jak się dowiedziałam, że to będzie tydzień aktorski, telenoweli. Ja sobie wtedy pomyślałam, tylko nie to, jestem najgorszą aktorką na świecie. W ogóle wstydzę się, nie wiem, grać, że ktoś mi daje jakąś rolę i ja odgrywam to, bo po prostu... Wydaje mi się, że jestem w tym najgorsza. Dlatego ja wtedy już się tak stresowałam na maksa. To był mój najgorszy tydzień, taki tydzień nightmare. O Boże, Bartek! Jesteś przyjacielem rodziny i dawną miłością żony Olecha, Kasi. Kandydujesz na starostę, masz zdanie na każdy temat i próbujesz agitować przy każdej okazji, nawet jeśli nikt cię nie chce słuchać. Czyli tak trochę Radek będzie mógł się poczuć jak ja. Tak często się czułam, że ja coś opowiadałam, a nikt mnie nie słuchał. No co, to ja cię zawsze słuchałam. Dzięki. No. Myślę, że Łukasz też cię słuchał. Łukasz już czasem też nie słuchał. Nie słuchał? Czemu? Nie no, ja ciebie zawsze słucham. W tygodniu telenoweli wcielasz się w syna marnotrawnego Olecha i Kasi, powracającego na łono rodziny po kilku latach. Jesteś hulaką i uwodzicielem, któremu któremu skończyły się pieniądze. O nie, tylko nie pieniądze! Myślisz, że Łukania jest w pogoni za pieniądzem? Podczas wypadku na torze wyścigowym straciłeś wzrok. Straciłem wzrok! Zero reakcji, ale skończyły się pieniądze, tylko nie to! W ogóle, czy...
Dobra, czemu Kaniu siedzi w okularach słonecznych w pokoju zwierzeń? Za każdym razem, jak ja chciałam założyć okulary słoneczne i wchodziłam tam w okularach, to wtedy wielki brat mi mówił: Madziu, musimy zdjąć okulary słoneczne, musi wielki brat widzieć twoje oczy. A on sobie tak siedzi. No bo gra ślepca teraz, to... A! Już od razu zaczął grać? Chyba tak. Jakbyś grała ślepca, to może byś mogła. Ale... A moja wada minus 7, więc prawie ślepiec. W związku ze zbliżającymi się świętami w siedzibie familii odbywa się rodzinny zjazd. Członkowie rodziny są przekonani, że Nestor rodu wyznaczy swojego następcę. A on chory jak? Ja wasz syn wróciłem. Ten chłopiec? Boże. O, witaj, wrócił, synu. Mamo, tata, trochę mam takie wrażenie, że to w ogóle nie wiadomo, o co chodzi, nie sądzisz? Gdybyś nie wiedziała, no, jakie zadanie i jaką każdy ma rolę, to w ogóle skumałabyś, o co tutaj w ogóle chodzi, tylko przedstawili jakąś rolę Radka i Łukasza. To może o to chodziło, żeby widzowie zgadywali, kto odgrywa jaką rolę, nie wiem. Patrz, jak Olek się nienaturalnie zachowuje. Zobacz, że on nawet naturalnie się nie umie zachowywać, jak musi grać kogoś. Zobacz, że on nie jest naturalny. Kochałem kiedyś tą kobietę. Kiedyś. Znaczy to, że już ciebie nie kocham. Kiedyś brawo, była inna. Kobietę, którą brawo, kiedyś... Usiądź proszę. Brawo. Kobietę, którą kiedyś pokochałem, to już nie ma tej kobiety. Teraz tak się zastanawiam, bo tutaj Olo mówi o tych swoich kobietach. Czy to było rzeczywiście w skrypcie? Czy on tak z głowy wymyślał? Czy co? O Jezu, ja jestem załamany! O czym ty mówisz? Czy to jest jakiś żart? To nie jest żart, mój synu. Moja decyzja ostateczna. Ja chcę się rozwijać. Jakbym po prostu włączyła sobie telewizor i oglądała ten odcinek, to bym sobie myślała, co to w ogóle kurne jest? Chociaż w tych telenowelach argentyńskich też jest taki chaos, więc... Powiem ci, że Radka to bym chciała mieć na świadka, kiedy... Moją nową żonę. To jest Madzia. I potrzebuję ją, bo ją kocham. Wcielasz się w służącą, kochankę pana domu, Olecha. Musisz usługiwać reszcie. Liczysz, że Olek, powiedzmy, że Olek w końcu się rozwiedzie z Kasią i ożeni się z tobą. No ja byłam przerażona tą rolą. Ale miałaś mega uroczy... Outfit. Tak, to mega prawda, uroczy przebranie. Outfit był super. Ja dostałam jakieś łachmany za duże na mnie, bo po prostu tragiczne było moje przebranie. Mój outfit był taki sexy outfit, jak dziewczyny na Halloween zakładają. Ale twoje przebranie widać było, że ktoś rzeczywiście musiał włożyć w to jakąś pracę, żeby przygotować, bo to był taki piękny strój pokojówki. A niektórzy dostali jakieś łachmany po prostu nie wiem skąd. Ja dostałam jakieś spodnie 3 rozmiary za duże, które musiałam sobie gumką związywać. O kurde. Widocznie wielki brat chciał mnie zobaczyć w takim seksownym wydaniu. To jest dobra sprzątaczka. Zbierając ze stołu, siadam na kolankę. Szanuję. A ta ma 30 lat, a dla mnie wygląda na znacznie więcej. Tak? Tak. Co? Znacznie więcej? Nie, to na pewno są żarty te komentarze Angeliki. Może na pewno zabrość. Nie. Za każdym razem jak ktoś komuś mówię, ile mam lat, to ktoś myśli, że mam 23. Teraz. No nie. Angelika, bardzo nieładne komentarze w tym odcinku. Ja naprawdę zaczynam się zastanawiać, może oni nie wiedzieli, że oni są nagrywani w tym pokoju, no bo trudno mi uwierzyć, że siedzisz pod kamerami i po prostu jedziesz komuś po wyglądzie. Co ona w takim razie mówi, jak nie ma kamer, jeżeli wiesz, że są kamery i w ogóle jedziesz tak z tematem, nie? No ja naprawdę jestem cały czas w szoku, bo to zupełnie nie jest ta Angelika, którą znam teraz. No. Poza tym nie wyglądałam tam na 30. Nie. Wyglądasz super, nie przejmuj się tym. Znaczy nie to, że jesteś złego w tym, żeby mieć 30 nie, lat. Nie, no jasne. W sumie może tak pomyślała, no bo w sumie rzeczywiście miałaś więcej niż 30 lat chyba. Nie, wtedy miałaś miałam 30, teraz 35, czyli wcześniej 31, okay, 30, okay. Jakoś tak. Chociaż wydaje mi się też, że ludzie mają jakieś błędne wyobrażenie na temat tego, jak wygląda kobieta, która ma 30 jak plus wygląda, lat. Jak się zachowuje. Tak, no bo ja mam 30 lat, ty masz 35, 4? Tak. No widzicie, tak wyglądają kobiety po 30. Oto my, witamy, dzień dobry. Ja wiem, że jak ja miałam też 18 lat, 20 lat, to wydawało mi się, że 30-letnie kobiety, to że to są jakieś... panie, poważne, nie wiadomo co, chodzące w garsonkach. Wiek to tylko numer, to tylko liczba tak naprawdę, więc
No, nie możemy tak stereotypować. Po 30 to od razu, nie wiem, chodzi w garsonce, jakaś starsza zmarszczki, no nie. Wydaje ma już trójkę dzieci, nie ma czegoś takiego. Każdy jest po prostu inny. Ja szczerze mówiąc nie czuję póki co jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy mną, na przykład z Big Brothera 4 lata temu, a teraz, nie wiem, nie mam jeszcze nawet siwych włosów, zmarszczek za dużo też nie ma. W głowie za to jest trochę więcej, więc to jest na plus. Więc póki co ten przebieg lat wydaje mi się, że cały czas jest na plus, to najważniejsze. Mi się też czasami wydaje, jak patrzę na zdjęcia z Londynu, kiedy miałam, nie wiem, 27-28, wtedy miałam bardzo zły make-up i nie wiem, może też ubrania były trochę gorsze, że teraz wyglądam lepiej niż kiedyś. Łukasz tworzy z Radkiem, przyjacielem Olega, intrygę, która pomoże mu przejąć część fortuny ojca. Jeżeli to zostanie pomiędzy nami, mam dla ciebie pewną propozycję biznesową. Kandyduję na starostę, możemy się dogadać, ale zobaczymy, jakie masz propozycje. I potrzebujesz dużo pieniędzy. Niekoniecznie pieniędzy, ale wyborców, ale dzięki pieniądzom tych wyborców zdobędę. Oczywiście. A Justyna nie jest zainteresowana udziałami w firmie ojca. Moglibyśmy ją zmanipulować, przejąć udział w firmie ojca, zdobyć dużo pieniędzy, zdobyć dużo głosów, wygrałbyś by wybory, ale musiałbyś niestety zatrzymać w tajemnicy to, że jestem widomy. Ojciec wybaczył mi to, że przetrwoniłem 5 milionów euro w 2 tygodnie. Ojciec wybaczy mi wszystko. Ojciec ci wybaczy wszystko, ale w końcu przejrzy na oczy, ma teraz nową żonę. I ona też widzi w tobie diabła. Wydaje mi się, że miał dosyć mocno przemyślane kwestie czy pytania, które mi zada. I musiałem bardzo szybko myśleć, jak go tutaj odpowiadać i kontrować, także ty mnie trochę zaskoczył. A i pomimo, że byłem zaskoczony, podobała mi się ta scena i to, co wymyślił. Bo to wydaje mi się było dobre. Podoba mi się to nastawienie Radka, że ja w nim zauważam jakąś zmianę, że jednak potrafi się tak bardziej optymistycznie o Łukaszu wypowiadać. Ja tak w tą miłość to nie wierzę. Siedzę z tobą tyle lat i bez miłości i też a jest ja dobrze. A ja ci udowodnię. Daj mi ostatnią szansę, ja ci udowodnię. Idziemy, może jeszcze coś nam się do tego domu przyda. Co sobie weźmiemy, to będzie nasze. Nikt nam tego nie zabierze. Akurat Iza z Bartkiem też fajnie odgrywali tą rolę. Iza wymyślała niezłe teksty. Oni w duecie super. Mm, tak. Oni grają rodziców Igora, a Igor gra jakiegoś tam Sebiksa, który próbuje się wkupić do bogatej rodziny poprzez ślub ze mną. I rodzice go nakłaniają, że idź do bogatej rodziny i ogólnie są takimi rodzicami nastawionymi na kaskę, wchodzą do tej rodziny, podkradają jakieś rzeczy do reklamówki, mega śmiesznie to odgrywali. Skąd ona to wszystko pamięta? Nie, a ty nie pamiętasz? Nie, naprawdę w ogóle nic. Dlatego ja tak siedzę tutaj i myślę sobie, kurde, ja nawet nie wiem, co ja mam tutaj skomentować, bo ja nie pamiętam takich szczegółów. Ja pamiętam skąd z tego tygodnia właśnie Izę chodzącą z tą reklamą. Może ja sobie ten tydzień wymazałam z pamięci, bo tak bardzo nie chciałam brać udziału w tej telenoweli, więc ja tego tygodnia no w ogóle nie wiem, kto był kim. Nie wierzę, że mnie zostawiasz dla niej! O co chodzi? Dobra, wiem. Jak ty w ogóle... Cicho! Halo! Dobra, akurat tutaj wydaje mi się, że to nie była udawana gra aktorska, bo serio Kasia mnie złapała za włosy, więc to była naturalna reakcja moja. Nie wiedziałam, że u was były takie grube akcje. No ja chyba mam taką obsesję na punkcie, wiesz, tych włosów, że to chyba moja była prawdziwa reakcja. Na temat włosów i make-upu, pamiętam jak kiedyś gdzieś się widziałyśmy na jakiejś imprezie i ja pomyślałam, że to będzie zabawne, jak cię zajdę od tyłu i zasłonię ci oczy. Pomyślałam, że o, będzie zabawne, zgadnij kto to. A ty miałeś takie, i od razu takie, o nie, czy mój makijaż jest okej? Ja jakby totalnie zapomniałam, że ty jakby no tak mocno... To są tej mojej obsesji. I było mi, pamiętam wtedy głupio, że ja myślałam, że będzie śmiesznie. Jak ktoś chce wywołać naturalne, duże reakcje z mojej strony, to takie rzeczy trzeba robić. No, ja myślałam, że będzie śmiesznie, że o, zgadnij kto to, a kuku to ja, a tutaj ty miałaś, wiesz, stres, że o nie, idę na imprezę, czy mój tuż do rzęs jest ciągle w tym samym miejscu, więc to może być podobna sytuacja, że no. Może Kasia, wiesz, nie pociągnęła cię mocno, tylko ty jesteś delikatna, jeżeli chodzi o fryzurę. Nie, fryzura aż tak bardzo nie, ale wyrywanie włosów bardziej. Czy to, że jestem ślepy, jest dla ciebie powodem do śmiechu? Naprawdę, gratulacje. Straciłeś wzrok przez własne zaścianki. Straciłem wzrok nie z mojej winy. Policja ustaliła, że to nie była moja wina. Mam coś do powiedzenia na temat relacji z Igorem. Kompletnie nie mam ochoty z nim rozmawiać, nie mam ochoty starać się mieć z nim jakiejkolwiek relacji dobrej czy złej.
Po prostu mam go ochotę tylko i wyłącznie ignorować, jak wiatr. Będę go ignorował jak wiatr. Obraź się! No, nie, bo mnie to denerwuje. No, jest dokładnie taka sama sytuacja jak w szkole w pierwszy dzień. No po prostu jedynie jest huk, krzyk i nic więcej. Tutaj mam wrażenie, że jest jakaś dziura w fabule, bo to jest pokazane jakby apogeum tej kłótni między Łukaszem a Igorem, jak już robiliśmy obiad, ale oni wcześniej w ciągu dnia non-stop się wykłócali po prostu, a ja byłam po środku tego. No i też mam wrażenie, że Igor czasem no, tak się mocno wczuwał w te zadania i jakby nie wiadomo było, kiedy on rzeczywiście jakby obrażał Łukasza jako ta postać, a momentami miało się wrażenie, że to, co on mówi, jest takie personalne, nie? Że jakby nie mówił... Nie było tych granic pomiędzy. Igor i Łukasz, którzy wiadomo, że i tak tutaj czara goryczy jest bardzo już wypełniona i łatwo między nimi o spięcia i obstawienie ich w rolach, które mają ze sobą konflikt i jeszcze mnie pomiędzy tymi rolami, bo to mój brat i narzeczony. No chyba musiałby się zdarzyć cud, żeby to się źle nie skończyło. Ja po prostu się tym zmęczona. Jak ktoś jest ślepy, ja to nie przeszkadza. Chciałabym mieć jakiś time out. Ale to gramy dalej? Ja już nie gram. W tej chwili nie. Najwyżej grasz? Nie. No, ja myślę, że to totalnie wielki brat zrobił specjalnie, że jakby było widać, że między Łukaszem a Igorem jest napięta sytuacja, więc dajmy im takie role, żeby to podkręcić. No i też myślę, że twoja rola z Olkiem to też było coś takiego, że jakby wielki brat widział, że... Romanse. Olo tutaj próbuje się przytulać do Madzi, dajmy im taką rolę, że mają żeby romans. Się serio przytulili pod kołdrą. Byłeś twardy, Łukaszu. Dobrze. Pękło coś w tobie. Co w tobie pękło, Łukasz? W takim razie poddajesz się jako aktor. Poddałem się, tak. Poddałeś się. Tak. Powiedziałeś tak głośno, że się poddałeś. Mhm. Już nie mam siły. To dom wariatów. Które jest dobre? To jest już prawie zrobione. Znaczy, jednak widzisz? Nie jesteśmy w roli. Już? Nie. Łukasz się poddał. Jakby, że nie gra. Dlaczego? Ej, dobra, a ja mam propozycję. Dajcie zrobić w pokoju ten obiad i wyjdźcie, bo mi też zaraz pęknie głowę. Igor czasami nie potrafił odpuścić, że już tam zobacz, ja mówię, że dobra, po prostu przestańcie się odzywać, żeby po prostu nie eskalować dalej tego napięcia, no nie? A mam wrażenie, że Igor jak widział, że Łukasz się denerwuje, to tak jakby jeszcze wbijał szpileczkę. Jakby widział, że ten Łukasz już, wiesz, jest nabuzowany, więc mógłby po prostu odpuścić, nie? A on tam dalej ciągnął, co, poddajesz się, coś tam. No po prostu to była jakaś masakra, no. Najbardziej po prostu nie lubię takich dram pomiędzy nimi, ponieważ są to jedne z ulubionych moich osób i jak oni się kłócą, to mi się udziela ten zły humor. Nie będę setny raz powtarzał tego samego. A Igor stał i setny raz mówił mi to samo, więc mi się po prostu nie chciało, więc zdjąłem. Już to mówiłem 100 razy, Magda, no, dlaczego jestem. Nie wytrzymuję presji, nerwuję się. Może powiedziałeś o rolę. Powiedziałem 100 razy, no to po co mam kolejny raz o tym mówić. No, ewidentnie intryga wielkiego brata zadziałało. Miały być dymy między Łukaszem a Igorem. Są dymy między Łukaszem i Igorem. Zostałam w to też wciągnięta ja, zostałaś w to wciągnięta ty. Ten odcinek jest jakiś cały taki pesymistyczny i od samego początku jest tylko drama i takie negatywne rzeczy. Hello, to cały ten program tak wygląda. Nie, ja naprawdę mam zupełnie inne wspomnienia. Zupełnie inne wspomnienia to niż jak ten odcinek jest. To jakie my mamy wspomnienia, a to co było w odcinkach, no to są inne tematy po prostu. Wydaje mi się, że coś się tam za głęboko zadziało, że Igor trochę chyba przegiął. Albo wykorzystał to, że ma taką rolę, a nie inną. Zobacz, że Radek znowu staje po stronie Łukasza, że mówi, że to Igor przegiął, że... Kolejny plusik dla Radka. Mam wrażenie, że Igor w ogóle się nie wgłębiał w inne postaci, tylko było najważniejsze, że on musi być taki i po prostu koniec. Też z tego, co wiem, to dostał kartkę, że ma być dresem, cwaniakiem, a nie hamem. Czasami za mocno na przykład w moją stronę niektóre, moim zdaniem, takie miałeś, wiesz... Tekst, ale to no luz, no, to był śmieszny w sobie trochę, więc ja bym to bardziej wyważyła. Czyli luz, czyli źle? Nie, ja bym zwróciła uwagę, jeżeli coś do mnie mówisz, to żeby faktycznie mnie nie obrazić po prostu, wiesz, jako personalnie, tylko do roli. Czyli jak ja jestem bardziej... w roli, to jak mam cię personalnie obrażać? W roli można być i nie mówić rzeczy, które nie wiem... Dobrze, to tekst, to podaj mi tekst może, kiedy cię obraziłem w roli, albo odczułaś to personalnie. Nie pamiętam teraz, no siedzieliśmy przy stole, wiesz, tutaj z brzegu i coś tam takiego było, ale nie wiem, bo nie wiem, jakie masz założenie, czy założenie, że nie wiem, bądź chamski. Nawet nie wiem, co mam o tym myśleć, bo po prostu cały czas są te same dramy, a jakieś o nic, bo o co są te dramy?
Ja nawet nie wiem, o co konkretnie jest ta drama. Tak, to po prostu jest hit. Po prostu pokazują jakichś ludzi, którzy się kłócą, ale nie pokazali w ogóle, skąd ta kłótnia się wzięła. Po prostu jakbyś wszedł do pokoju w połowie jakiejś rozmowy i próbował się zczaić, o co w ogóle tym ludziom chodzi, nie? Wydaje mi się, że ci ludzie, co oglądali streama, to by nam powiedzieli, o co tam chodziło. Jeżeli ktoś z was oglądał streama pamięta, o co oni się tak pokłócili wtedy, to powiedzcie, bo ja też szukałam shotów z tego dnia i nie mam żadnych shotów niestety. Więc nic więcej nie wyjaśnię. Miałam do zagrania tam, że Magdę szarpie za włosy, nie? To ja to musiałam zrobić, ale po prostu ty mnie ścisnąłeś i ja się nie miałam jak wydostać. A my musiałam dalej grać, bo musiałam iść na górę. I po prostu nie miałam co zrobić jakby w tej sytuacji. To było dla mnie takie najgorsze. No bo jestem silniejszy, tak cię mogę słabiej złapać. No wiem, ale to jest gra, wiesz o co chodzi, to jest gra. Było a mogę ja coś powiedzieć? Uwaga, tak się wiesz. Proszę. Każdy tu poleciał. Ja też chcę powiedzieć, żebyśmy sobie pomagali wzajemnie. W ogóle pamiętam właśnie, że był taki hit, że my tak nie potrafiliśmy się dogadać, że ja wymyśliłam taką zasadę, że mówi ten, kto trzyma butelkę Oshi, bo po prostu to był taki chaos, wszyscy się przekrzykiwali. A to dobra zasada. Tak, i my sobie przekazywaliśmy butelka Oshi jako mikrofon. Tak, przekazywaliśmy sobie taki totem przemawiającego w postaci butelki Oshi. Igor, jeżeli jest tak, że widzisz już, że twoje wchodzenie w rolę kogoś na przykład przerasta, to żebyś odpuszczał, no bo w tym sposobem jakby współpracujemy, tak? Też jak Radek coś do mnie mówi i ja zaczynam go ignorować, czy odchodzę, to on nie wracał do mnie i nie cisnął mi dalej w twarz, bo już widział, że okej, powiedziałem swoje, ona odegrała swoje, rozejdźmy się dalej. I no po prostu bądźmy dla siebie nawzajem pomocni, pomagajmy sobie nawzajem odgrywać swoje role, a nie przeszkadzajmy sobie nawzajem. Też myślę, że właśnie czasem był taki problem u nas z pracą zespołową, a może bardziej jakby ludzie byli nastawieni indywidualnie. Na siebie bardziej byli nastawieni, myślę. Bo może każdy zawsze myślał, że coś będzie do wygrania, nie? Że może najlepszy aktor coś dostanie, że muszę być w centrum uwagi. Może dlatego Igor tak się skupił, że... Ale w ogóle to było słodkie, co powiedziałaś tutaj. O, dzięki. Olek chyba nie zauważył, że zadanie się skończyło i pozostał w swojej roli. Co tam? Sprzątaczka. Już nie jestem. Ej, nie wbijamy w rolę. Ej, nie. I moja rola się podoba. Tak, ale nie możemy już, bo moja babcia ogląda, pamiętaj. O Boże, jaki cringe, jaki cringe. Totalny cringe. A miałaś jakiś feedback od babci po Big Brotherze? No, że no wiadomo, że niektóre rzeczy się nie do końca podobały. No był taki feedback. Ale ja się tam bardzo stresowałam, że moja rodzina to ogląda i nie chciałam robić niektórych rzeczy. Tym bardziej spotykać się z Olo, który był młodszy i no nie był to kandydat wymarzony przez moją rodzinę. O. Nie, nie możemy robić takich rzeczy. Jak to? No bo to już rola. Jest rola. No rola. Nie, jesteśmy w normalnych ubraniach. Ale ty nie wykorzystuj tego. Jakoś Magda, nie mogę sobie ciebie wyobrazić, że ty kiedykolwiek seks uprawiałaś. Ja? Jezu, naprawdę? Okej. Okay. Bo ona jest taka antymęska, jak zawsze ktoś do niej podchodzi, to ucieczka, zawijka, nawet jakieś tam, wiesz, takie głupoty. No, że nie na poważnie? Że w ogóle, że jesteś taka, wiesz... Okej. Okay. Jeżeli no chodzi dobra. O seksualność, taka całkiem wycofana w ogóle, na wstecznym jakbyś... No? Nie? To jest w ogóle jakieś chore stwierdzenie, że myślę, że Igor mnie po prostu tak aseksualnie traktował, może ale dlatego tak sądzi. Zobacz, co on ci sugeruje, że to, że ty nie chcesz, żeby Olo się na ciebie nawalał, to znaczy, że ty jesteś antynastawiona do wszystkich mężczyzn? Nie, to znaczy, no że jesteś antynastawiona do tego jednego kolesia, który się na ciebie w tym momencie nawala, nie? I on, o, nie dajesz się przytulać ale Olkowi? Ja mam też coś takiego, że jestem na początku bardzo wstydliwa i dopiero później, jak się otworzę, to wtedy otworzę się już na maksa, więc to akurat nie byłam jeszcze wtedy otwarta na takie dotykanie, na takie leżenie razem i czułam się skrępowana cały czas, więc to nie był po prostu ten moment. No, każdy jest inny, niektórzy od razu lubią coś takiego, a ja potrzebuję trochę czasu, żeby się oswoić z sytuacją i z osobą. No i jak nie czułam tego wtedy, to po co miałam to robić? Na co dzień nie używam za bardzo mojego seksapilu. Myślę, że odkąd zerwałam z chłopakiem, już zapomniałam, jak to jest, więc
Rola była dość trudna, ale wzięłam ją na żarty. Boże, ja w ogóle nie wiedziałam, że ja o takich rzeczach tam rozmawiałam z wielkim bratem. Przysięgam ci, ja mam jakieś wszystko wymazane z pamięci. Nie pamiętam w ogóle takiej sytuacji. Ale w tym pokoju zwierzeń czułam się bardziej pewnie. To było takie przytulne pomieszczenie, więc ten wielki brat do mnie tak miło, fajnie mówił, że jak widać otwierałam się bardziej. Dobra, miałam chłopaka 6 lat, więc... No. Dwa razy się zdarzyło. No nie wiem, więcej chyba. Chyba? Czy na pewno? Na pewno. Może ona ma wiesz, schizę po tym 6-letnim związku i teraz tak... Może. Straciłeś zaufanie do facetów? Nie, no już myślę, że teraz jestem gotowa bardziej. Ale no wcześniej tak. Ale mówiłeś, że przyszłeś tutaj, żeby zapomnieć, tak? No nie, żeby po prostu poznać nowych ludzi, zapomnieć o wszystkim, co się wydarzyło kiedyś. Ale pan chodzi mi... Ja sobie do Madzi podchodzę i biorę Madzi. Tak, ale hej. Cyk, 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 klap. No tak. I to jest wy jesteście wyluzowani, a może niekoniecznie ja. A Olek podam gdzieś tam do ciebie podchodzi, a to teraz dzidaj ucieczka, nie? Więc też nie wiem... No nie każdy jest taki sam. Ja odebrałam tą rozmowę, że Igor mnie wypytuje o moich partnerów seksualnych i jak tam mówiłam, że miałam chłopaka 6 lat i on mnie wypytywał z iloma chyba spałam, tak chyba to była wycięta rozmowa, tak mi się wydaje, że to odchodziło. Czy dobrze to zrozumiałam? No nie wiem, mnie tam nie było. No. Nie, to nie wiem. Ale też dla mnie to jest jakieś dziwne sugerowanie, że ty jesteś jakaś gorsza, bo nie chcesz się obściskiwać z Olo, a on tutaj prezentuje, że o, zobacz, jak ja z Magdą tu się obściskuję, tu klepnął, bla, bla, bla. Jakby, No każdy jest inny i każdy potrzebuje innego czasu. No i co z tego? Ja bym polemizowała właśnie, która... W ogóle po co to wartościować? Czy która postawa jest lepsza, czy gorsza? Bo po prostu są zupełnie inne, nie? Ja zrozumiałam to, co on powiedział, że w wieku 30 lat jest to dziwne, że tam tylko miałam, nie wiem, kilku partnerów. Chyba o to mu chodziło. Facetowi nie dogodzisz. Masz za mało, to źle, masz za dużo, to jesteś szmatą. Po prostu nigdy nie dogodzisz, nie? Zawsze jak się ktoś chce przywalić do kobiety, to sobie znajdzie powód. Za mało źle, za dużo źle. Po prostu po co to w ogóle oceniać i się wtrącać w takie sprawy? W ogóle nie wiem po co... To, że nie chce się przytulać... W tym danym momencie nie znaczy, że jestem aseksualna. W ogóle to nie jest Igora sprawa. Mam wrażenie, że w ogóle nie powinien się w to mieszać i tobie sugerować, że o, nie dajesz mu się przytulać. Chuj to go obchodzić tak naprawdę. Ja bym wolał, żeby Igor był bardziej taki nie, no, ty mniej, wiesz, mniej o Igor jest samotny. Pęko coś w tobie. Co w tobie pęko, ukaż. No, pokazują tą scenę, która nic nie wnosi. No. Ale to, patrz, mamy kolejną osobę, Bartka, który zauważa, że to była wina Igora, więc nie wiemy, co się wydarzyło, ale możemy się domyślać, że jednak w tej sytuacji to Łukasz miał rację, a Igor źle się zachował, bo skoro nawet Radek, Bartek mówią, że to była wina Igora, wiadomo... To wtedy na pewno była wina Igora. No, a robiło mi przykrość to, że Igor znowu się pokłócił z Łukaszem, nawet przy zadaniu, kiedy miała to być gra, a nie życie poważne i codzienne tutaj. A oni nawet podczas roleplay, czyli podczas teatrzyku, też się zdążyli pokłócić. No i bez sensu to jest. Ja mówię coś komuś, a ktoś, wiesz, nie potrafi grać i w końcu jak traci argumenty, to zaczyna się obrażać. Zachowuje się jak dziewczyna, no i nie będę się z nim kłócił, bo nie ma to sensu. Wiem, a ja nie chcę po raz trzeci pokazać z tego samego powodu. No to po co ma się właśnie przejmować tym, że... No. Ale to ci kurwa. To, że sobie sam nie daje rady? No i spoko, no po prostu mnie to strasznie bo... Nie czy ja tam przeklinam? Wielokrotnie. Nieźle, myślałam, że akurat w programie nie przeklinałam, teraz już więcej niestety. Nienawidzę naprawdę dram. U mnie w domu też były różne dramy, dlatego chyba mam też to takie z dzieciństwa, że od razu reagowałam, teraz już mniej. Płaczem, jak ktoś się kłócił, były takie złe emocje, więc... Myślę, że naprawdę ikoniczne stało się twoje wycieranie łez patyczkami. A tak, ale to akurat robię nadal, za każdym razem. To jest jedna rzecz, co mnie doprowadza po prostu do takiego szału. Ale jak ja próbuję komuś, wiesz, wytłumaczyć, że coś robi źle, a on ciągle mówi, że nie, no to jak ja mam mu tego nie tłumaczyć? Ja się będę na niego gniewał, ale nie, no mam to w dupie, czy no wiesz? Wiem, no. No nigdy nie będzie po prostu zgody i tyle, no trudno, muszę się z tym pogodzić, tylko nie wiem jak... Ale nie ma zgody, nie
Zielony, bo to jest rola. No i też ciekawe dla mnie to jest to, że Igor tak idzie w zaparte, że jeżeli nawet Radek czy Bartek mu powiedzieli, że weź wyluzuj, on dalej tutaj idzie w zaparte, że to była wina Łukasza, że on się obraża znów jak dziewczyna. Gdyby Igor pokłócił się z kimkolwiek innym, to w życiu by nie powiedział, że o, czego się na mnie obrażasz jak dziewczyna, nie? A jak tylko właśnie jest jakaś kłótnia z Łukaszem, to on od razu wyciąga coś takiego, żeby jakiś zrobić... Podkreślenie tego, że jest gejem. No dokładnie tak. Jak zwykle Madzia, nasza kruszyneczka, gdzieś już się popłakała z tego powodu i gdzieś tam już próbowała Łukasza ratować, jak to zresztą w każdej sytuacji, gdzie jest tam jakiś zgrzyt lekki. No tak, no ale to jest też pomiędzy normalnym życiem właśnie. Ale mam wrażenie, że przez te 4 lata akurat w tej kwestii ty się bardzo zmieniłaś. W kwestii płaczu? Nawet jeszcze po programie były jakieś tam sytuacje czasem, że puszczały ci emocje przy jakiejś drobnostce i płakałaś, ale mam wrażenie, że no, że wyszłaś z tego. Może masz dla jakichś płaczek, które nas teraz oglądają, masz jakąś radę? Mam radę. Chodziłam do psychologa i chciałam się akurat pozbyć tej nadwrażliwości i tego płaczu. I psycholog opowiada o czymś takim, że za każdym razem, jak chce mi się bardzo płakać, to żebym sobie pomyślała, że do tej małej dziewczynki mówi duża wersja mnie. Że tak jakby mówisz do swojego wewnętrznego dziecka, tak? Tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie coś takiego. I żebym wtedy pomyślała sobie, jakby się zachowała ta starsza wersja mnie, która nie ma łez, nie płacze. O, to jest mega kochane, że I tak może jakby... to tak jakoś zadziałało, że tak świadomie, sama... że już teraz... Sama sobie okazujesz takie jakby wsparcie, tak jakbyś okazała płaczącemu dziecku, tak? Tak, dokładnie coś takiego. O. Ciężko mi to wyjaśnić, ale ty tak, dobrze to powiedziałaś. No i naprawdę ja teraz już w ogóle prawie nie płaczę. Też się dziwię, kiedy ja ostatnio płakałam. Ale nie to wiem. Coś pokazuje, żeby właśnie różne zachowania, które widzi się w programie, tak. Zawsze mieć na uwadze, że to są jakby ludzie tacy, jakimi byli 4 lata temu i my, i inni uczestnicy też, mam nadzieję, przez te 4 lata jakby mocno się zmieniliśmy, więc fajnie w sumie jest to oglądać z takim dystansem. Nie, nie? No totalnie. No, że zawsze chodzi o to, że Łukasz kontra Igor, albo Łukasz kontra był Maciek i zawsze mi to i teraz już zaczynam przeklinać, a na co dzień nie przeklinam. Jutro polecimy gdzie tam chcesz, do Hiszpanii, gdzie chcesz. Mam czul hajsu, gdzie chcesz. Gdzie chcesz? Na Karibę? Dobra. Polecimy, tak. Ale dalej, gdzie każdy z każdym. Dlaczego tak daleko? Ja podchodzę blisko i... Nie, wiesz, to będzie problem. No wiem, tylko po prostu nie lubię tej sytuacji. Chciałam cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo w poprzednim odcinku Olo cię nominował. A w tym odcinku się do ciebie tak przymila, próbuje się przytulać cały czas i tak dalej. No i jestem ciekawa, co ty o tym myślisz, bo też jego argument, on w ogóle wszedł do... Nie wiem, czy ty to widziałaś. To, tak, akurat ten fragment widziałam. Że on wszedł do pokoju powiedział, zwierzeń? Powiedział, że nominuje, ponieważ... bo tak chce. Tak, a potem powiedział, że nominuje ciebie i Kasię, bo są najsłabsze w naszej drużynie. Tak, i co najsłabsze to w ogóle znaczy? W czym? No nie wiem, no może najmniej wyciskać się na klatę, a może właśnie... Myślisz, że to chodziło o rzeczy... siłowniane? Ja sobie żartuję oczywiście. Nie, no. Może chodziło właśnie, że jego zdaniem macie, nie wiem, najsłabszą psychikę? Ja myślałam, że to, ja to tak odebrałam, że najsłabsze pod tym względem, że najmniejsze szanse na pójście jak najdalej w programie. Ja myślę, że to może chodziło bardziej o to, że on mnie nominował, ponieważ ja mu się podobałam i ja na początku go odrzucałam, bo mówiłam mu cały czas, że możemy być tylko friends, że jest za młody, że nie wiem, że nie jest w moim typie, więc na początku ja go nie chciałam i nie lubiłam tych jego przytulasów, dlatego on się wkurzył, może to jego ego się wkurzyło i dlatego mnie nominował, no bo nie widzę innego powodu. Naprawdę byliśmy blisko. Jako... To była totalnie moja teoria, dlaczego on mógłby cię nominować. Że właśnie... to była teoria twoja? Tak, to dokładnie to samo powiedziałam w poprzednim odcinku. No bo i to jest jedyna rzecz, którą tutaj widzę, sensowna. Tak, bo no tak bo to my się nigdy nie kłóciliśmy. Chłop się do ciebie przymila. Super relacje mieliśmy. No dokładnie, bo chłop się do ciebie przymila, potem cię nominuje, potem znowu się do ciebie przymila. No i może właśnie, wiesz, jego z jednej strony do ciebie ciągnęło, z drugiej strony ty go nie chciałaś. No i może to był taki sposób. Ale powiem sposób. Ci, że jak ja bym wtedy wiedziała, że takie coś się stało, to no i
moje zachowanie byłoby zupełnie inne. Myślę, żebym nie poszła później w tą relację. Też w ogóle nie wiedziałam, że można tak robić, że iść do pokoju zwierzeń i powiedzieć, że bo tak chcę. Ja za każdym razem, jak chodziłam nominować, to nawet jakieś głupie powody o gotowaniu Radka, no to mówiłam, że to jest konkretny powód, bo się rządzi w kuchni, no ale to był to powód, a tak, jednak, tak, bo tak, tak chce, no, no może nie. Byłoby zupełnie inne podejście, gdyby on w jakikolwiek sposób to uargumentował, że tak. Myślę, że on się bał powiedzieć w środku, co czuje, dlatego powiedział, bo tak chce. No głupio było wiedział czemu, tylko nie chciał po prostu być oceniony za tą opinię. A ja myślę, że może on sam nie wiedział, bo nie każdy ma taką inteligencję emocjonalną, żeby potrafić stwierdzić, że no Madzia mi się podoba, ale ona mnie nie chce, no, więc ją nominuje. W to nie wierzę. Akurat. Myślę, że dobrze wiedział, dlaczego nominuje. Pizza, nice. Da. Bardzo proszę. Nie, byłem na spytkach. Wielki brat rozpieszcza nowych mieszkańców, ale Łukasz o tym nie wie. Dlatego potajemnie zbiera dla nich resztki ze stołu. Przepraszam, ale chyba nie chciałabym jeść tych kotletów, gdybym wiedziała, że Łukasz gołą ręką wcedził je do kieszeni bluzy. Cześć. Cześć. Bo ja w ogóle wam przyniosłem jedzenie. Serio? A co przyniosłeś? Tak, bo miałam wam w tajemnicy przynieść jedzenie, więc wam przyniosłem dwa kotleciki. No to możemy się poczytować, podzielimy się oraz z tobą. Oraz przyniosłem wam ziemniaki. To powiem ci, stary, zaimponowałeś mi w tym momencie. No, Angelika z Kubą nie wyglądają one zbyt zachęconych do spożycia tego. No może jakby byli bardzo głodni, to wtedy byliby bardziej zachęceni. A jak mają pizzę, no to po co im ziemniak z kieszeni? A wy macie takie, to są bardzo dobre kotleciki, które zrobiła Justyna. One są wegańskie. One są z fasoli czerwonej, białej. Trzymaj. I groszku. Dzięki. No i ziemniaki, no już niestety nie zostało więcej. Wziąłem wam wszystko, co po prostu zostało na stole. Prawie dostałem zawał serca, jak to chowałem do kieszeni, bo wszyscy tam po prostu w tym salonie byli. W sumie może tak, ja zjem to i już więcej nie będę jadł. Dobry biznes w sumie Łukasz zrobił. Przyniósł jakieś zimne kotlety w kieszeni, a w zamian sobie zjada pizzę. Ale wegańskie twoje. Nie jesteś zła, że kradł akurat te wegańskie? No przykro mi, że tak zbezcześcił, ja bym je sobie zjadła na następny dzień, a on wątpię, że oni to zjedzą, jakieś z kieszeni kotlety. A widzieli, że z kieszeni wyjmuje, no tak. Ludzie tak dyskutują, czy ktoś się pojawi i kiedy, no bo tam na początku dużo osób zrezygnowało samych z siebie, chyba dwie osoby zrezygnowały, a Maćka wyrzucili. Tak, no to... No. No. Ale ty go specjalnie tak podkurzałeś, czy coś? Myślę, że trudno w ogóle spekulować, że Maciek został wyrzucony, bo ktoś go jakoś tam specjalnie podpuścił. On jakby sam sobie jest winien tak naprawdę, no bo on się wtedy wkurzył i na mnie, i na ciebie. My mu nic nie zrobiłyśmy wtedy. Nawet go nie nominowałyśmy, a nawet gdybyśmy go nominowały, to nie jest powód, żeby się tak odpalać. Ale Maciek nie został wyrzucony przez te słowa, które użył, tak? Tak. Czy jak to było? Nie, wiesz, to mi się wydaje, że on irytował bardziej mnie niż ja jego. Ja go po prostu nie lubiłam i ja się bardzo ucieszyłam, jak go wywalili, szczerze mówiąc. No my go nie znamy, więc. No wy go nie znacie. No wiesz, tak ładnie z jego strony. Nie no, ładnie, bardzo nie ładnie. Nieładnie wrzucać jedzenie, no przyniósł ziemniaka w kieszeni, no ja nie zjem tego ziemniaka. No ja też go nie zjem, ale opłukam go w kieszeni, chociaż. Ale zostaw tego kotleta, ona zrobiła, ta weganka. No ale ma się wrażenie jednak, że Angelika mówi z taką lekką pogardą. Nie sądzisz, że na przykład ten Ukrainiec, ta weganka, jak na ekranie się pojawił Igor w poprzednim odcinku, mówię, o Igorek! Więc jakby widać już, że jest nastawiona do niektórych jakby bardziej... No zresztą jak od razu weszła, to wydaje mi się, że było widać, że ona lgnie do Igora, nie? No tak, no to też mi się wydaje, że akurat Igora upatrzyła sobie na samym początku programu, bo ona mówiła, że jarają ją bokserzy. Więc może tak chciała. No ale w sumie ty jakbyś oglądała jakiś program wcześniej, byś wiedziała, kto tam jest, to myślę, że tak nawet naturalnie byś wiedziała, z kim byś miała lepszy vibe. Wiadomo, że dajemy szansę wszystkim, ale wydaje mi się, że tak czasami mamy takie przeczucie. Choć Łukasz pomaga nowym mieszkańcom domu, ci są wobec niego dość krytyczni. Ale obrobił dzisiaj dupę Maćkowi, co? No. Dla mnie nie byli spoko. Ciekawe, czy nas ogląda Tomek, Maciek, Karola.
W ogóle ten fragment dałam w poprzednim odcinku z shota, bo myślałam, że to było poprzedniego dnia, a to jest teraz w odcinku, więc sorry, ale przynajmniej możemy sobie razem o tym pogadać. Mhm. Ale czy naprawdę powiedzenie, że cieszysz się, że odpadł z programu ktoś, kto wobec ciebie stosował groźby karalne, że cię pobije, jak cię spotka, czy to jest obrabianie dupy? No, no nie, no to akurat się nie dziwię Łukaszowi, że był zadowolony z tego, że Maciek wyszedł. Też jakby ktoś mi groził i bym się czuła niekomfortowo w towarzystwie tej danej osoby, wiadomo, żebym wolała być bez tej osoby w programie, więc to chyba logiczne. Dlaczego oni żrą o tak późnej porze? Może są głodni. No tak, tak, Kaśka, to się nie dziwię. No ale naprawdę nie można zjeść śniadanie o tej, co się wstanie, obiad i kolacja? Trzeba o 24 wpieprzać, tak? O nie, i znowu, o Boże. Znowu to samo. Ale zobacz od razu, dlaczego oni żrą o tej porze? Po pierwsze, skąd ty kurna wiesz, która jest pora? Ty nie masz okna. Może jest 18, skąd ty wiesz, która jest godzina, Angeliko? A po drugie, dlaczego od razu mówić, dlaczego oni żrą o tej porze? Gdyby to Igor poszedł, to by powiedziała, o, Igor przyszedł przekąsić kanapeczkę, ale jak Kasia przyszła do kuchni, to przyszła żreć. A zostawisz jeszcze, czy już nie? No chyba już nie. Dobra. Ciekawe, czy nasz Łukaszek dżemik włoży do lodówki, czy wyrzuci? Mi się wydaje, że da Kaśce do wylizania. Patrz, jak paluchem wyli... Serio? Człowieku, a nie lepiej wziąć łyżkę? No blaśne to jest. Ja mam nadzieję, że on sam to zje i nam tutaj nie przykopytkuje z tymi kanapkami i tymi paluchami oblizanymi. Dobra, to akurat serio jest trochę akurat obleśnie, bo jak się wylizuje wszystko ze słoika, to potem ten dżem się psuje. Jakby to byłoby obleśne, ale on ewidentnie... Kasia go pytała przed chwilą, czy jeszcze coś zostanie, a on powiedział, że nie, że on już ten dżem... Że do końca. Tak, no więc okay. Jakby oblizywanie łyżeczki jest okej, czy palca, o ile go z powrotem nie wsadzisz na przykład i nie dasz komuś innemu, nie? Ale jeżeli on po prostu kończy dżem, tam się liczyła każda kaloria w tym domu, więc nie można było po prostu wyrzucić słoika dżemu. No logiczne, że on to pewnie po prostu... też bym tak wylizała. Więc nie wiem, no czepiały się. Oni siedzą ewidentnie w tym secret roomie, już po prostu nie mają co ze sobą zrobić, po prostu siedzą i pierdzielą jakieś chamskie rzeczy. No bo też zobacz, jak oni to oglądali przez, nie wiem, 2 dni, cały czas, to akurat to są te wycięte fragmenty, kiedy rzeczywiście coś komentowali. Może też było dużo. No jestem pewna, dużo że przez te... I nudzili się, więc też to było ich jedyne zajęcie. Jestem pewna, że przez te 2 dni pewnie mówili coś miłego, tylko po prostu nic z tego nie jest pokazane. Może taki był zamysł. Łukasz ma jeszcze jedną sekretną misję na dzisiaj. Dostarczyć Angelice i Kubie kołdrę. Myślisz, że niesie... A my takie pociski na niego, a on niesie nam kołderkę. Czekaj, zobaczmy, którędy on idzie. Jednak nie taki zły ten Łukanio. Może to ich skłoni do refleksji, żeby jednak być trochę milszymi. Może to po tej sytuacji dlatego byli mili, jak weszli do domu Wielkiego Brata. Dla kogo w końcu byli? A dla wszystkich? No dla wszystkich w sumie byli mili, jak tylko weszli, nie? Więc jestem zaskoczona, że tutaj są takie chamskie teksty, bo bym się w życiu nie spodziewała, zwłaszcza po Angelice, no bo jak ona weszła, to ja na początku miałam naprawdę super wrażenie na jej temat, że jest super fajna dziewczyna. No ja nie poznaję tej osoby. Tej, którą ja znałam. No, przykra sprawa. Cześć. No cześć, wiemy, że jesteś chodzi. Ale beka w ogóle, ale nie? Ale jak cudownie w ogóle, co? Mał nam kołdrę. Ale wspaniale. Ej stary, spróbowałem tego kotlecika od niej, nie? Tak, i co? Ja zjadłam wszystko. Dobry czy niedobry? Niedobry? Absolutnie niejadalne. Siadaj, co? Moje kotleciki niejadalne, no to już po prostu jest... skandal. Ty, a powiedz mi tam, gdzie jest to zielone, to jest taras jakiś, czy coś? No, to jest taki... A gdzie wy możecie palić? W których miejscach? Na zewnątrz. A na tym tarasie można na przykład wyjść na szluga? Chyba tak, ale... Macia, czy chcesz zdradzić, co właśnie robisz? Tak, jest bardzo gorąco. Wiedziałaj drugie. O, to już się prawie rozpuściło. Słuchajcie, jest tak to, gorąco. Teraz już jest cieplejsze niż wcześniej. Jest tak gorąco, nagrywamy to tutaj pod lampami i mamy sobie wkłady chłodzące. I też siedzę na kilku. Zastanawiam się oglądając to, że oni tutaj gadają o jakichś głupotach, że o, a co to tam jest, jakiś taras, a można tam palić? Naprawdę było wiele ciekawych dyskusji. Kogo gdzie to w ogóle są? Obchodzi? Pokażcie mi, o co się Łukasz z Igorem pokłócili. Co mi obchodzi? Jakieś pytanie Kuby, czy to jest taras, czy to jest sraras? Kto montował te odcinki kolejny raz, się zastanawiam. Jezu, może będę tutaj dzisiaj spał.
Ale no, fajnie. Jak tam jest z kolacją, czy z czymś takim, że robicie wszyscy dla siebie razem? Obiad zawsze jest wspólny i zawsze są takie porcje. Okay. A śniadanie i kolację raczej każdy sobie ogarnia na swoją rękę. Aha, czyli na swoją, bo myślałam, że jesteście tacy bardziej, że wspólna Micha jest dla was ważna, że wspólne siedzenie przy stole i tak dalej, nie? Obiad taki jest. A kolacja i śniadanie to już raczej każdy jak wstanie. Naprawdę nie było nic ciekawszego? A może te kamery w nocy jednak były wyłączane? I dlatego nie ma tych wszystkich ciekawych nocnych rozmów. Ale nawet w ciągu dnia były na pewno ciekawsze niż to. No tak. Tak, jakieś ale zobaczyliśmy właśnie kołderka. O, jakie fajne. I Angie już wykminiła, że kołdrę nam jest. Mówię, zobacz ty, mówię, myślał i wymyślał. Mówię, zobacz, on idzie do nas z tą kołdrą. Tak, bo musiałam poczekać, aż wszyscy pójdą na górę. Żeby nikt mnie nie podejrzewał, że idę gdzieś z kołdrą. Żeby nikt nie wypytywał, po co idę z kołdrą. Koniec odcinka? Koniec odcinka? Co? Nie. Jak ci się podobało ten... No powiem ci tak, że trochę mi szkoda, że to jest koniec odcinka, bo ja bym chciała na jakieś ciekawsze tematy podyskutować. To tutaj była tylko... Nadia. To był odcinek drama o jedzenie i drama Igora i Łukasza o nic i to koniec. A uwierz mi, że to był w porównaniu do innych i tak nie aż taki nudny odcinek. Ja się trochę na nim akurat wynudziłam, ale jak pamiętam w głowie, to każdy dzień był pełen emocji. Nie no, naprawdę wydaje mi się, że z tych 24 godzin, które tam miały miejsce, skleić 40-minutowy odcinek, to naprawdę można było z tego zrobić coś ekstra, nie? Coś tutaj ewidentnie jest nie tak, jeżeli chodzi o produkcję tych odcinków, bo one są po prostu... No nie wiem, nudne. No szkoda, że to jest koniec odcinka. Ja bym chyba chciała wrócić na jakiś ciekawszy odcinek, no, naprawdę. Zapraszam. A tymczasem to jeszcze nie koniec na dziś. Zobaczymy, jakie pytania dostałyśmy na Instagramie. Jak Madzia to robi, że wygląda coraz młodziej? Jest po prostu olśniewająca. Bardzo miło, dziękuję dla osoby pytającej. To najwidoczniej nie była Angelika, która zadała to pytanie. Nie no, teraz już jest miła dla mnie. Na pewno inny make-up, na pewno inne ubrania. Na pewno też jakieś tam poprawki typu botoks, wiadomo. No i też ja się cały czas czuję młodo. Też myślę, że ty jesteś dobra po prostu w tym, że ty jesteś cały czas na czasie z obecnymi trendami. Tak, ja też się tak ubieram trochę jak nastolatka czasami. Ostatnio miałam taką przygodę, że poszłam do klubu i mnie zatrzymali i zapytali o dowód. Ja taka, okej, jestem po 30. Ale wtedy miałam warkoczyki, bojówki i zupełnie, wiesz, ten make-up taki nastoletni, jakieś tam cekinki gdzieś festiwalowe poprzyklejane. I ten pan, koleś, się zdziwił bardzo. Powiedział, że wyglądam jakbym miała 16 lat, więc może coś w tym jest. Jak się czujesz po rozstaniu z Olkiem i czy masz kogoś aktualnie? Spodziewałam się takich pytań. Jak się czuję? No, szczerze mówiąc... A czekaj, mówiąc... bo może niektórzy nie wiedzą, bo ja wiem, że niektórzy oglądają te odcinki tutaj pierwszy raz, więc to jest mały spoiler dla was, no przykro mi, ale Madzia po programie była w relacji z tak, Olechem. Tak, byliśmy chyba półtora roku razem. No i co, jak się czuję po rozstaniu? No, rozstanie już było kilka lat temu, więc już nie mam żadnych emocji związanych z tym, ale uważam, że wyszło mi to na dobre i teraz cieszę się, że tak się wydarzyło. Zupełnie nie pasowaliśmy do siebie, inne charaktery, no, nie był to dla mnie kandydat, no i też mnie zranił, więc dobrze, że tak wyszło w sumie. No dobra, i druga część pytania, czy teraz z kimś jesteś? Kurde, nie wiem, czy mam być taka tajemnicza, czy powiedzieć po prostu jak jest. No nie jestem, więc zapraszam kandydatów. Żeby nie tracili czasu, żeby dobra. Się nie dobijali do ciebie w DM-ach, powiedz może, jakie by były twoje oczekiwania. Przede wszystkim uczciwy, szczery, lojalny, no i taki, żebyśmy mieli ten sam vibe. Chyba to jest najważniejsze. Zawsze mówię, że niby blondyn, ale moich dwóch eksów miało ciemne włosy, więc to się chyba nigdy nie sprawdza. Nie no, tak naprawdę charakter się bardziej liczy niż ten wygląd. Czasami tak jest, że z wyglądu nam się osoba na początku w ogóle nie podoba, ale tak nas zaciekawi charakterem, że jednak coś tam pomiędzy nami zaiskrzy. No ale masz też coś takiego, no nie, że nie lubisz umięśnionych kolesi. Aha, to prawda. Czy to też, że nie lubię, kurde, bo... To jest też niezłe, że... To nie jest tak do końca, absolutnie. To jest też niezłe, że do Madzi czasem nawet
jak podbija jakiś facet, a ona mówi, nie, on jest zbyt umięśniony. Koleś pewnie siedzi na siłowni godzinami w ciągu tygodnia, myśli sobie, tak, będę robić formę, będę podrywać dziewczyny, a potem taka Madzia mówi mu, sorry, ale jesteś dla mnie zbyt umięśniony. Czy laski lecą tylko na same mięśnie, myślisz? Nie, no jasne, że nie, no coś no musi nie. być. Poza tymi mięśniami, nie? No. Ale mnie naprawdę zawsze podrywają tacy bardziej umięśnieni właśnie. Też nie wiem czemu. A mi się bardziej podobają chyba tacy kolesie ze skateparku, na jakimś BMX-ie albo z deskorolką w ręku, może z gitarą, może jacyś bardziej tacy artystyczni też. Także nie tylko siłka, no to nie o to chodzi. Jeżeli się wpisujecie w te kryteria, na Insta możecie do Madzi podbijać, tu się gdzieś wyświetli twój Instagram. Może powinniśmy założyć jakiś taki program o randkowaniu właśnie. Tutaj będą przychodzić, będziemy przesłuchiwać kandydatów. Jak udało się wam dbać o higienę w czasie programu przy tylu kamerach, prysznic, depilacja, okres? A to jest fajne pytanie. Ja akurat miałam problem tylko z tamponami, ponieważ wiedziałam, że kamera jest zupełnie nade mną. I to było takie, to był chyba jedyny moment, w którym przypominało mi się, że ta kamera jest. Ty też nie miałaś czegoś takiego? Ja nie miałam tego problemu, bo ja byłam tak zagłodzona, że ja przez cały program nie miałam okresu. Aha, okej. Okay. Słuchajcie, ja, jak było to zadanie, że nam przynieśli wagę, to ja pamiętam, że ja tam na wadze w najgorszym momencie miałam 49 kilo. Mam 1,75 m, więc to po prostu no, jest... To był dla mnie taki poziom głodu, ja tyle ważyłam może ostatnio w gimnazjum. I jak wyszłam z programu, i w ogóle bardzo mnie to martwiło, że nie miałam tego okresu. Jakby wiedziałam, że nie jestem w ciąży, bo miałam okres tuż przed wejściem do programu i potem ten okres nie przychodził i nie przychodził. Ja sobie myślałam, kurna, no po prostu coś jest nie tak. I po programie byłam u ginekologa, który mi powiedział, że wszystko jest ze mną okej, że po prostu najwidoczniej to w wyniku tego stresu i niedożywienia ten okres straciłam. Jakbym wiedziała, że aż tak głodowałaś, to bym ci trochę odstąpiła mojego jedzenia, naprawdę, jak teraz tak myślę. No i rzeczywiście jakby po wyjściu, jak zaczęłam normalnie jeść, przestałam się stresować, to ten okres po prostu wrócił. No, ale... no to z jednej strony dobrze, bo nie miałaś tego problemu. No szczęście w nieszczęściu, że przynajmniej nie musiałam się martwić tym, jak zmienić sobie tampona. Ale dokładnie, wkładanie tampona naprzeciwko zupełnie kamery był to problem. Też pamiętam, jak depilowałam się, też stałam, oczywiście myłam się w bikini. Nigdy bez bikini. Też się martwiłam, że coś tam mi gdzieś wyjdzie, a nie chciałam tego. Więc stałam tak jakby do ściany, głową do ściany i tam gdzieś coś tam depilowałam, więc pewnie kilka razy zdarzyło mi się zaciąć, ponieważ nawet nie widziałam, co tam depiluję. Na początku po prostu zakrywałam prysznic ręcznikami, a potem wielki brat mnie wezwał i powiedział, że nie mogę zakrywać się ręcznikami. Mogłeś tam robić coś, wiesz, niedozwolonego. No, ale nawet jeśli, wiesz, taka chwila prywatności, że chcesz się umyć dokładnie, czy ogolić i cię wołają, że nie możesz się zakrywać ręcznikami, no. A takie zasady. Nie, ja nie spodziewałam się, że te zasady będą aż takie, wiesz, myślałam, że jakby to będzie tak, że kto chce, ten spoko, niech sobie się pokazuje, ale jeżeli ktoś nie chce, ma ochotę się zakryć pod prysznicem ręcznikiem, no to nie sądziłam, że... Że aż tak będzie to wszystko strict, nie? Tak, tak. Czego najbardziej brakowało wam w domu Bibi? Oczywiście oprócz rodziny i przyjaciół. Dla mnie muzyka, totalnie, bo ja uwielbiam muzykę, cały czas słucham muzyki w domu, jak się maluję, jak... nie wiem, chilluje, więc... Miałyśmy Łukasza. Tej muzyki nie było. Tak, Łukasz śpiewał często Britney. Więc dla mnie muzyka numer jeden. Mi brakowało takich też podstawowych rzeczy codziennego użytku. Jakieś kosmetyki, które nam się kończyły. Ja akurat tego szczerze nie miałam, bo ja wzięłam tyle zapasu kosmetyków, że ja miałam tam z 10 podkładów. Także nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby się coś skończyło. No i jedzenia oczywiście, to podstawa. Mi brakowało jedzenia. To mi muzyki. No i też trochę to jest przykre, że byliśmy tacy niezaopiekowani, że właśnie takich podstawowych rzeczy nie było. Że na przykład, nie wiem, Iza czuła się niekomfortowo, bo miała jakiś tam siwy odrost i chciałaby dostać farbę do włosów. I nie wiem naprawdę, jaki to byłby problem, żeby zadbać o takie jakieś podstawowe, drobne rzeczy, które by sprawiły, że czulibyśmy się bardziej komfortowo. Ale to chyba właśnie chodziło o to, żebyśmy się nie czuli komfortowo i żeby pokazać swoją twarz w takich trudnych sytuacjach. Dobra, no a w momenty, w których nie mieliśmy papieru toaletowego i musieliśmy się dopraszać o papier toaletowy? To akurat było ciężko iść na dwójkę z jednym takim małym skrawkiem toalet.
papieru toaletowego, no tak. Albo nawet musieliśmy się dopraszać o płyn do mycia naczyń, gąbki do mycia naczyń, no jakieś takie podstawowe rzeczy. Mnie nie dopuszczali do kuchni, więc nie wiedziałam, że nie ma płynu. Nigdy nie zauważyłaś nawet? Nie, no śmieję się oczywiście. Jak się czułaś, trzymając z dwoma grupami i jak z perspektywy czasu to widzisz? Nie, uważam, że to było dobre, bo ja tak mam nawet w codziennym życiu, że mam wiele grup znajomych i te grupy niektóre się bardzo nie lubią i się kłócą, a ja nie lubię czegoś takiego, więc ja lubię i tą grupę, i tą grupę, i wiadomo, że w każdej grupie znajdzie się ktoś lepszy, gorszy pod względem, nie wiem, wajbu z tobą, ale nie mam czegoś takiego, że jedna grupa, nie wiem, antydruga, że kogoś skreślam. No nie. Więc ja myślę, nie lubię takich podziałów, także to akurat tak samo bym się zachowała teraz, jak kiedyś. No to ja myślę, że ty to już jesteś do przesady dobroduszna dla ludzi, bo o ile ja jestem zwolenniczką dawania, nie wiem, drugiej, trzeciej szansy, ale ty czasem ludziom dajesz tych szans po 50. No to, to już się akurat zmieniło, to wspominałam, że się trochę zmieniło, już tyle szans nie daję, ale jednak to akurat było fajne, że lubiłam jedną grupę i drugą. Po co tak się dzielić? Ogólnie wiem, że tego nie robiłaś jakby strategicznie, tylko taką masz naturę, ale to też jakby wyszło ci super, no dobre tak naprawdę, no bo... No, tak można to powiedzieć, że wyszło na dobre. Ale wiesz, pomogło ci to przejść dalej, no bo te osoby, które bardziej tam wyrażały swoje opinie i tak dalej, no to no wiem, zobacz na przykład Olo, który już ty jeszcze czasem miałaś z Igorem jakąś rozmowę na przykład, że stawałaś w obronie Łukasza. Nie, z Igorem akurat dużo miałam takich rozmów. Ale na przykład Olo, on nigdy z nikim nie był w żadnym konflikcie i on tak po prostu po cichutku przychodził z odcinka na odcinek, bo nikt go po prostu nie odbierał jako jakieś tam zagrożenie, no nie? A te osoby, które częściej gdzieś tam wyrażały jakieś swoje opinie, się kłóciły i tak dalej, no to były szybsze w kolejce do nominacji po prostu. Ale patrz, jak ja miałam jakiś problem, tak jak mówimy, że na przykład z Igorem miałam problem, że był niefajny dla Łukasza. O! Siema! Hejka! Nie, ale chyba chciałam powiedzieć o tym, że jak miałam jakiś konkretny problem, na przykład to, że Igor był niefajny dla Łukasza, to od razu szłam i mówiłam mu. Ale mam wrażenie, że ty nawet jak mówiłaś coś Igorowi, to mówiłaś to tak jakby na tyle delikatnie i on też miał do ciebie takie podejście, że ty jesteś taka delikatna jak kwiatuszek, że on zupełnie inaczej reagował, jak ty mu zwracałaś na coś uwagę. Myślę, że nie brał tego po prostu poważnie, tego A zupełnie rozmów. Inaczej, wiesz, jakbym to zrobiła ja czy Łukasz, że też myślę, że jego totalnie rozbrajał twój płacz, że oni po prostu wymiękali, że wiesz, oni do ciebie powiedzieli jedno słowo za ostro, to od razu płakałaś i oni tracili rozum, że już mieli tak, a dobra, wiesz, nie można Madzi denerwować. Więc tak naprawdę to, co ty z perspektywy czasu możesz odbierać, że na przykład o to, że tyle płakałam, to było moją wadą, ale z drugiej strony to mam wrażenie, że to budziło, zwłaszcza w tych kolesiach, taki instynkt opiekuńczy. Co? Naprawdę? No jasne, że... Nigdy tak bym tego nie odebrała. Ja myślę, że to w nich budziło taki instynkt opiekuńczy, że wiesz, że kobiece łzy, Madzia płacze, trzeba się nią zaopiekować. Czyli trzeba się nauczyć jednak płakać na zawołanie. Teraz już w ogóle nie płaczę, właśnie co się ze mną stało, kurde. Że z jednej strony jakby to jest super, że teraz jakby umiesz bardziej kontrolować te emocje, ale w tamtej chwili myślę, że ty nieświadomie, ale jakby świetnie na twoją jakby taką rozgrywkę programową wpłynęło to. Nie było to, nie było to ustawione ani specjalne, więc tak wyszło. Tak na dobre, to super, trzeba się tylko cieszyć. Bo ja, wiesz, będąc bardziej zdecydowana, taka silna, jakby można myśleć, że to jest dobra cecha, ale tam, w tym domu, to była zła cecha, bo mnie nominowali, bo mnie odbierali jako jakieś, nie wiem, zagrożenie. Szczerze, ja bym chciała teraz spróbować, jak to by było właśnie teraz iść do tego programu i zobaczyć po prostu na samej sobie, czy bym znowu płakała, bo może rzeczywiście to były takie emocje, czy bym była już taka twarda. Może teraz byłabyś twarda i byłabyś nominowana cały czas? Może, nie no, aż tak twarda nie, ale taka twardsza niż wtedy. Czy kiedykolwiek myślałyście o sobie jak o potencjalnych rywalkach w programie? Nie, ja totalnie nie. Szczerze, ja myślałam od początku, że wygra albo Bartek, a na drugim miejscu w mojej głowie była Juszes, ale totalnie nie odbierałam jej jako rywalkę, tylko
po prostu jako friend, bo dobrze się dogadywałyśmy, więc czemu miałabym cię odbierać jako rywalkę? Ja totalnie nie, bo ja w ogóle nie poszłam tam z zamiarem wygranej jakiejś gry i tak dalej. No chyba sam fakt, że wyszłam z tego programu przed czasem, no to pokazuje, że nie poszłam tam, żeby wygrać, no bo gdybym tam była, żeby wygrać, to bym siedziała do końca, czekając na wygraną. I też jak wychodziłam, to mówiłam, że ja za ciebie trzymam kciuki, mam nadzieję, że ty wygrasz. No, no i więc w ogóle nie myślałam w takich kategoriach. Mm-hmm. Ale ja... ciekawa jestem, jak to było u innych. Czasem się zastanawiam, czy niektórzy czasem robili jakieś różne rzeczy, wiesz, myśląc właśnie o wygranej i tak dalej, nie? Mm-hmm. Ja nie lubię rywalizacji takiej życiowej. A tam się czułam cały czas, jakby to było nasze życie, no bo to było nasze takie życie codzienne. Jedyną rywalizację, jaką lubię, na przykład w jakimś ping-pongu, czy w jakiejś planszówce, to wtedy totalnie chcę być tą osobą wygraną, ale w takich życiowych rzeczach, w szkole na przykład, jak były jakieś, nie wiem, eseje, to ja nie chciałam być tą osobą, która będzie miała najlepiej, tylko tak jak czułam, więc nie lubię takiej rywalizacji, także totalnie nikt nie był dla mnie tam rywalem. Jak to zabrzmiało? Nikt nie był dla mnie tam rywalem godnym, nie. Dlatego wygrałam, bo nie było tam dla mnie rywala. Nie było, bo ja odeszłam, widzisz. Może gdybym została dłużej, może byłabym w finale i byśmy wtedy rywalizowały, kto wie. Ale i tak byłam pewna, że Bartek wygra, więc... Tak? No naprawdę, ja powiem ci, że ja byłam, jak już odchodziłam, jak już zobaczyłam, kto jest w finale, to ja byłam pewna, że ty wygrasz. No. Ale to też może jak wyszłaś, to inaczej to było odbierane poza domem Wielkiego Brata, a w domu Wielkiego Brata inaczej, nie? Znaczy ja myślę, że ja też po prostu tobie kibicowałam, więc może moja podświadomość podpowiadała mi, że ja tobie kibicuję i sobie myślałam, nie no, Madzia wygra, nie? Więc może to taka była moja projekcja po prostu. Czy będąc w programie miałaś podejrzenia, że ktoś jest przez produkcję faworyzowany? Może nie faworyzowany, ale czasami myślałam, że Łukanio jest troszeczkę podstawiony. W niektórych momentach. Ja też go o to pytałam. Tak. I był, jak był u mnie gościem, to też dostał pytanie, czy był jakimś tajnym agentem. No, on się zarzeka, że nie. Ale ja myślę, że może tak, ale no nigdy nam o tym nie powiedział. On się zarzeka, że nie, ale czasem ja się zastanawiam nad niektórymi jego zachowaniami, czy Wielki Brat mu tego i owego nie podpowiadał. No właśnie, mi Wielki Brat tak naprawdę nigdy nic nie podpowiadał. Mi też nie. Dlatego... Ja się zastanawiałam, czy może jednak jemu coś nie mówi. Ja totalnie też w programie miałam takie momenty, że jak była ta drama na przykład o sprzątanie, to się zastanawiałam, czy on to tak na serio, czy to... Nie, myślę, że to akurat było dla żartu chyba, żeby taki być bardziej over-dramatizing. No, nie wiem, Łukania, no zagadkowe to jest. No, ale może myślę, kiedyś się dowiemy. Myślę, że też są osoby, które... jakby przez montaż były lepiej i gorzej traktowane, jak na przykład Kasia, nie? Która tamtej wieczne jakieś wstawki z jedzeniem i tak dalej, każdy z nas jadł, każdy z nas cieszył się na widok jedzenia, a po prostu dla Kasi zrobili z tego jakiś punkt główny jej postaci, czy to, że jakieś, mam wrażenie, też różne chamskie momenty Igora są wycinane. Mhm. Bo właśnie był też jeden odcinek, gdzie ty rozmawiałaś z Igorem, że nie mów tak do Łukasza, nie mów tak do Łukasza, ale nie było pokazane, jak on powiedział do Łukasza, że była tylko pokazana twoja rozmowa z Igorem. No tak, może to słowo było za mocne, no chociaż tam było też dużo różnych mocnych innych sformułowań, co było pokazywane, nie? No ale to mogliby pipkać, nie? Ale pokazać, w jakim kontekście on powiedział i tak dalej. A mam i w tym odcinku, zobacz, znowu było wycenzurowane, co tak naprawdę Igor zrobił złego, tylko jest pokazana jakaś rozmowa o tym, co zrobił Igor, zamiast pokazać, co on zrobił. I tak samo parę odcinków temu było, że ty rozmawiasz z Igorem o tym, że on się źle zachował, że źle się do Łukasza odzywa, ale nie było pokazanego, jak on rzeczywiście się odezwał i co on robił. Mam wrażenie, że nie wiem, jakby tuszowane jakoś to było, żeby nie pokazać tego, co się wydarzyło, więc to jakieś dziwne. Wydaje mi się, że po prostu każda osoba miała jakąś taką cechę daną, że na przykład ja wokoło tego make-upu, Kasia z jedzeniem, ty wiadomo, że z weganizmem, Igor bardziej z takim trochę takim pajacowaniem. Nie mówię tego negatywnie akurat, bo lubiłam żarty Igora, tylko takim bardziej żartobliwy był, Radek z tym gotowaniem z kolei, że każdy miał taką cechę przypisaną. I może dlatego tego się trzymali. Ja myślę, że może też z szacunku do Igora, że on tutaj reprezentował Polskę na olimpiadzie i nie wypada pokazywać jakichś może jego gorszych momentów.
Nie mam pojęcia. Czy jeszcze do tego nie doszliśmy, ale wiem, że był kiedyś jakiś ta sytuacja, jak on był w Secret Roomie z Magdą Zając. I że wtedy była nałożona jakaś cenzura na streama, że skończyli wcześniej streama, coś takiego i nie pokazywali, co oni tam robią, bo podobno tam się jakoś mocno upili i wiesz, przestali to pokazywać. Ale jak inni ludzie się kompromitowali po pijaku, to nie było problemu, nie? Ale tutaj nagle mam wrażenie, że Igor miał trochę lepsze traktowanie. Ja się uśmiecham, bo nie wiem, jak to skomentować, bo wiem, co tam się wydarzyło, więc dlatego lepiej nie mówić, no tak. A skąd ty wiesz, co tam się wydarzyło? No, z różnych plotek, które przyszły do mnie. To chyba muszę cię zaprosić do tego odcinka. To mnie nie, w sumie nie było mnie tam, więc może ty wiesz, że plotki to nie są zawsze prawdziwe, także... Chociaż w każdej plotce jakieś tam niby ziarnko prawdy jest. Dlatego... Pomidor. Które zadanie tygodniowe było waszym ulubionym? Które było twoje ulubione? Zadanie tygodniowe... Bardzo mi się podobał ten Armagedon. O Boże, to było chyba jedno z moich ulubionych. Wtedy ten tor przeszkód. A, Ramagedon masz na myśli. A co powiedziałam? Armagedon. Myślałam wtedy, że masz na myśli, jak nie. Mieszkaliście w ogródku. Już wtedy na szczęście mnie nie było, chociaż, Boże. Tak, wtedy jak mieszkaliśmy w ogródku też, to było super. Bez wody, bez kosmetyków. Super. Nie musiałam tyle make-upu stracić. Dla mnie ani czasu. Był ten tydzień sportowy właśnie. Ten tor przeszkód sportowy. Tak, numer jeden. To było naprawdę zadanie, do którego mam wrażenie, że produkcja się najbardziej przyłożyła. Mhm. Ten tor przeszkód był świetny. Tak, ja bym chciała zrobić znowu coś takiego w prywatnym życiu. To było super. Kiss, Mary, Kill. Łukasz, Igor, Olech. Ej, kocham Kiss, Mary, Kill. I love it. Mary, Łukanio. Najlepiej się dogadujemy i myślę, że fajne małżeństwo by było, gdyby jeszcze chciał zmienić tą orientację dla mnie. Kiss Igor, no takie bratnie kiss. I Kill, no tak wychodzi, jak wychodzi. Ile czasu od wygrania BB Madzia dostała nagrodę główną? Ile czasu? Gdzieś tak kilka miesięcy myślę później, z pół roku może, do pół roku. Z pół roku aż? No. Co ty gadasz? To długo. Tak, jakoś tak. No długo się czekało na to. A dostałaś od razu tak jakby tą nagrodę pomniejszoną o podatek? Czy musiałaś... Tak, oczywiście, no podatek. A ile 10% wynosił podatek? Więcej chyba jakoś. No bo do wygrania było 100 tysięcy, a ile rzeczywiście trafiło do ciebie? Bo był podatek jeszcze od samochodu, z tego co pamiętam chyba, nie? A, i to też czyli był podatek od nagrody i podatek od samochodu, więc ile ja dostałam? Jakieś tak z 80 tysięcy może? Okej. Okay. Chyba coś takiego. Szczerze nie pamiętam dokładnie, ale tak zakrąglając. Domyślałam się, że będzie dużo pytań na ten temat. Jeżeli nie masz ochoty odpowiadać, to oczywiście nie musisz. Wiem, że myślę, że teraz już mam bardziej dystans do tego, dużo czasu minęło, więc możemy odpowiadać. Wiem, że prywatne, ale czemu zerwała z Olkiem? Trzeba się zapytać Olka, czemu tak zmienia kobiety jak rękawiczki. Może bardziej w ten sposób. Życie zweryfikowało, pozbyłaś się ze swojego życia kogoś, kto nie był wobec ciebie szczery, nie miał do ciebie szacunku, więc naprawdę dla mnie to ciekawe, że w ogóle ludzie roztrząsają cały czas takie relacje, bo w momencie, kiedy no, rozstanie jest z takiego powodu oczywistego, że jedna ze stron nie jest wierna, no to jak można w ogóle dalej drążyć temat? Ja ci powiem, że żałuję tylko jednej rzeczy, że nie powiedziałam więcej, co się wydarzyło wtedy. Tylko to było takie wszystko niedopowiedziane i jednak duży też hejt spadł na mnie, bo myśleli, że może właśnie, że ja coś zrobiłam, albo że ja się rozstałam, że ja zadecydowałam, że już nie chcę być. Więc szczerze, teraz bym po prostu była bardziej szczera i bym powiedziała, dobra, słuchajcie, było tak i tak, niż broniłam kogoś później, kogoś, kto mnie zranił. Także żałuję tylko tego, że nie powiedziałam szczerze, jak to było. No ale było, minęło i tak widocznie musiało być. Czy słyszałyście plotki, pogłoski o ewentualnym powrocie programu w TVN? Szczerze, to wątpię. Ja słyszałam, że miał być jakiś Celebrity Big Brother, ale to też raz ta plotka była, potem ktoś mówił, że jednak, że nie. Przede wszystkim Dom Wielkiego Brata jest w ruinie, więc przygotowanie kolejnego domu pod ten program to byłaby ogromna inwestycja, praca i tak dalej, więc nie wiem, czy teraz jak ten dom już jest w takim stanie, to czy ktoś by z powrotem gdzieś reanimował ten format, szczerze mówiąc? Ja myślę, że jest taki
brak właśnie takiego programu w telewizji teraz, ponieważ wszystkie są randkowe albo takie przygodowe, nie ma czegoś takiego jak Dom Wielkiego Brata, gdzie poznaje się ludzi i ich zachowania i osobowość, także ja mam taki niedosyt. Tylko mam wrażenie, że tutaj był jakiś błąd też, jeżeli chodzi o dobór niektórych uczestników. Mam wrażenie, że niektóre osoby jakby nie do końca się nadawały do tego programu. W drugiej edycji to już w ogóle brak pomysłu na jakieś ciekawe zadania, że jakby sam format programu jest ekstra, tylko jeżeli chodzi o jego wykonanie, to coś tutaj trochę poszło nie tak. I o ile jeszcze nasza edycja... No właśnie, według mnie nasza była super. Także i wszystkie te zadania... I dobór ludzi był ciekawy. Tylko może ta druga edycja poszła gorzej, ale nasza 10 na 10. Myślę też, że naszą jeszcze ludzie tak jakby oglądali siłą rozpędu, bo byli ciekawi, czy to będzie taki Big Brother jak ten sprzed lat, ale no niektóre te zadania i pomysły były naprawdę na takim dosyć niskim poziomie, jak na to, jaką oglądalność robił ten program i jakie pieniądze ten program zarobił, to mogli trochę więcej zainwestować w jakieś, nie wiem, fajniejsze dla nas zadania i tak dalej, w stylu ten tor przeszkód, który mieliśmy raz, nie? A tak nawet te wszystkie zadania, zobacz, jak one były na minimalnym budżecie, że nie wiem, dawali nam jakieś łachmany mi na przebranie. Mi brakowało takiego zadania z wykrywaczem kłamstw. Ja myślę, że to by było takie moje wymarzone zadanie. To też było dobre. Albo jakieś na wysokości, jakieś takie ekstremalne wyzwania, czy... No nie, nie wiem, czy akurat ekstremalne, nie wiem, czy do tego, wiesz, tam były warunki. Mogliby przyjechać, wiesz, rozłożyć dźwig, skok na bungee, kto skoczy, kto nie skoczy, nie? Nie wiem, cokolwiek tak naprawdę, no... Nie wiem, że dają nam mundurki, bawcie się w szkołę, dają nam jakieś łachmany, bawcie się w jakiś serial, odgrywanie. I nawet może były momenty, że my się dobrze bawiliśmy, odgrywając niektóre te zadania, ale to w odcinkach wydaje się być strasznie nudne, więc... No, więc myślę, że gdyby ten program miałby powstawać, to powinni zatrudnić jakichś innych montażystów i innych producentów, bo ewidentnie tutaj trochę brakło kreatywności. Czy żałujecie jakiejś decyzji w Bibi? Nie, ja nic nie żałuję. Uważam, że wszystko wydarzyło się po coś. Wolę żałować, że czegoś nie zrobiłam, niż że coś zrobiłam. Także... To chyba powinno być odwrotnie. Jak to? Wolę żałować, że czegoś nie zrobiłam, niż że coś zrobiłam? Jak? Że wolę żałować, że coś zrobiłam, tak, niż totalnie. Że tego nie zrobiłam. Ja powiedziałam w drugą stronę, już ze zmęczenia. Ogólnie nagrywamy to o północy, więc prosimy o wyrozumiałość. Borys podgryza tutaj kota, więc jesteś w więzieniu powietrznym teraz. Nie żałuję niczego, uważam, że wszystko stało się po coś. Wolałabym żałować, że coś zrobiłam, niż że czegoś nie zrobiłam. Także podsumowując, program był dla mnie zajebisty. Ja po latach też stwierdzam, jakby czasem się roztrząsam nad jakimiś pojedynczymi sytuacjami, że o, żałuję, że powiedziałam to, nie powiedziałam tego, zrobiłam to, nie zrobiłam tego, ale właśnie z drugiej strony wszystko w naszym życiu dzieje się po coś i wszystkie nawet nasze jakieś błędy, porażki i to, czego mogłoby się wydawać, że żałujemy, może to nam było właśnie potrzebne, żebyśmy mogli z tego wyciągnąć jakieś wnioski, lekcje i tak dalej i może nie byłybyśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj. Borys, proszę Cię, nie biegnij do tego kota biednego. On chce żyć. Żyj i daj żyć innym. Więc hashtag no regret. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękujemy bardzo, ja również dziękuję. Mam nadzieję, że wrócę do jakiegoś ciekawszego odcinka i będzie więcej nie dram. Ja dziękuję Tobie, że byłaś moim gościem dzisiaj. Wpadajcie do Madzi na Insta i też, jeżeli jesteście potencjalnymi kandydatami na partnera, to również uderzajcie w DM-a. Nie no, bez przesady. Mam nadzieję, że wiecie, że żartujemy. I jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Pa, pa, pa!